No to jedziemy z koksem. Internecie, pokaż, że potrafisz. Dzisiaj na biedzie jedziemy, ale damy radę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja z tej strony Robin Skateboard, czyli ten cwaniak. O! Nie, oczywiście nie to. Nie ta scena. Kliknąłem coś i coś kliknąłem i się popsuło. Taki typowy tekst pań księgowej. Dzisiaj na trochę biedniejszych ustawieniach, ale miejmy nadzieję, że się uda. O, już widać streama? To dobrze, że widać streama. I ognisty dzień dobry, cześć! Siemaneczko, Jackbike, Żółw, Żółwik, Ola, Musiolik. Dzień dobry, witam państwa i panie bardzo serdecznie. Z racji tego, że mój internet jest biedą straszną aktualnie. Jakub, Quizil, Xardas, Krzysiek. To będziemy musieli niestety chwilę przerzucić się z Wiedźmina. Jedyneczki na coś troszeczkę lżejszego, dopóki przynajmniej się sytuacja z internetem nie wyjaśni. A że gry takiego typu jak tą, którą będę chciał zaprezentować wam dzisiaj, to dobra sprawa na taką biedę internet jak aktualnie mam, to myślę, że miło spędzimy czas. Piskor, Jadzia, Marski, siema, siema, Marski, witam cię, mój ty magnacie, dzień dobry, zielona twarz, yeah, siema, siema, witam Greg, witam Def, witam Krzysztof, Kibik, Smilten, dzień dobry, jestem świetny i znowu stream. Jesteś świetny. A, dziękuję, dziękuję. Wspaniale. Okej, okay. Jak tam widać? Coś mnie może widać, coś mnie może słychać. Lekko przycina, lekko laguje. Zobaczymy, czy się uda to ogarnąć w trakcie. No niestety ten, no zaraz mogę wam też, chciałem wam pokazać też, o co chodzi. Chociaż nie wiem, czekajcie, najpierw sprawdzę, czy tu nie ma jakiegoś mojego adresu IP, żebyście nie zhakowali mi płyty głównej. Czy tutaj coś jest, taka informacja? Chyba nie ma, także spoko. Ale ogólnie rzecz biorąc, no to internet muli mocno, bardzo mocno. Widzę, że wąsik dalej jest. Oczywiście, że tak. A jest, siema, siema, Robin, siema, witam. O, Robin dzieciństwa, gra się szykuje. Tak jest, moi drodzy. A co do internetu, to tak jeszcze tutaj, jak się sytuacja nam klaruje. Chcę wam pokazać, jak to wygląda aktualnie, ponieważ dzisiaj robię właśnie testy, no i niestety wychodzi na to, że jest straszna lipa, tak na przykład tutaj pierwszy obrazek z brzegu. Niby tutaj jest, że mam wysyłu 3 i 4, co jest niestety kłamstwem, strasznym kłamstwem, ponieważ jest tego mniej, bo mam aktualnie streamuję, o widzicie, 2 i 3, tutaj mamy pięknie pokazane upload 2 i 3, niestety, a powinno być 20, tu i 4 i 6, ale to był najlepszy test, oczywiście jak widzicie, wysył, tu na pasku tam na dole, ten pomarańczowy, on jest, jak widzicie sami, no po prostu jakiś szał się dzieje, nie? Także niestety, no kiepsko wygląda sprawa, już zgłosiłem się do właśnie mojego dostawcy, już zgłoszone wszystko jest, takie miejmy nadzieję, że niedługo ta sprawa się wyjaśni. I Fikaji, mój stary pijany, nie ma więcej uploadu, no niestety, trochę chlipa straszna. Ale co zrobić, miejmy nadzieję, że to się ogarnie w przyszłości. A tymczasem dobry wieczór, Radecki, witam wszystkich, skorzystam z DX Winda, ponieważ... Robin Hood jest taki cwany, że nie chce się odpalać w okienku sam z siebie i trzeba mu pomóc. I moje, o jest, zaczynajmy, to jest najlepszy po prostu cinematic ever. Normalnie przebija nawet z Gothica wszystkie po prostu, nie mogę, no. To jest to. Sama tego chciałem, to będzie Beyond Hot za chwilę. Kurde, mówię wam, to jest klimat, a nie jakiś... Masz szczęście, że na tym poprzestaniemy, kmiocie! Panie, błagam! Nic już nie mamy! Milcz, kobieto! Bigon, hot! I mamo, i ten bieg przez podwórko! Uwielbiam, psu, coś pięknego! Sama straszne. Tego chciałaś! Sama tego chciałaś! Yes! Oto on! Co? Mój mistrz, legenda, bohater, najwięcej! Brać go! Grać w grę o samym sobie, w końcu. Dorobiłem się. Jeszcze ten soundtrack i te emocje, co tu się dzieje? Drobina leci, halo. Dzina przeleciało, prawie go trafiło. Jezu. Pamiętam, że za każdym razem jak odpalałem grę w dzieciństwie, to musiałem to obejrzeć, nie? Było tak dobre wtedy. Yeah. Te dźwięki z Gothica, Bezi umiera tam w tle. Cudowne. Nie, po prostu... O, już sam początek i normalnie... O nie, źle. Co? Co? Co?
Lepiej zrobisz, jeśli i mu to i ten robi. No wszystko... No, o kurde! Miej litość, mój panie. Ja już wiem, skąd mam tą brodę i ten wąs. Mój panie! Dosyć, zobaczcie, no już, tylko odejdź. Brudka trochę przykrótka. Normalnie, Robin jak malowany. O, i znowu Bezi umarł. Dźwięk jest Gotika. On tu wróci. Ci, tacy zawsze tacy wracają. Zawsze. Zawsze. Nie wróć. Nie, czekajcie, nie pamiętam. O, Robin za chwilę powie jakąś fajną właśnie kwestię. Że, bo tam będzie o królu. A nigdy się nie podda. Ależ podda się. Król powróci, nim ta strzała dotknie ziemi. Zanim ta strzała dotknie ziemi. O, let's go! Ale kim jest? Kim jesteś? Dziadek nie ogadał trochę sytuacji. Jej! Robin! Stylowa na Robina, sam Robin, witam. Ja, to jest moja gra i gra o mnie, tak było. Ej, w ogóle nie strzeliłem się, że Robin tak wyglądał przecież. Tak kurde, wrzuciłem nawet... Oj, Diego, dzięki ci za złoto! Pamiętajcie, odbierajcie bogatym, oddawajcie biednym, tak było. Diego, siema. Spoko, nie ma sprawy. O, myszka się popsuła. Dzięki piękne, Diego. Tak jest, pieniądze zbieramy na szczytny cel. Konrad 96, witam. Hej, o Paulino, dzień dobry. Czy to są dźwięki z Gotika Coris? To tak, no właśnie są, to jest śmieszna sprawa. Więc moi drodzy, zrobimy sobie nowy profil. Wywalę ten stary, który stworzyłem, żeby przetestować, czy gra działa. I zrobimy sobie, no oczywiście, Robin Hood, no albo Robin Skateboard. Nie no, zrobimy sobie po prostu Robina. To teraz poznacie genezę mojego niku. Gra wyszła w 2002 roku, czyli mniej więcej wtedy, gdy zacząłem właśnie grać w trochę takie poważniejsze gry. Właśnie jak pokroju Gothic, jak pokroju właśnie Robin Hood, tego typu rzeczy. Takie już bardziej, no bo gdzieś za młodu to się grało w jakieś tam Settlersy, w Dooma, te takie stare gierki. A to już była taka z tych gierek takich fajniejszych, przy których Robin już trochę więcej ogarniał i się już mu lepiej grało. No i właśnie... Robin, zawsze lubiłem robić sobie własne łuki, bawić się w dzieciństwie właśnie w takie średniowiecze tak zwane, Age of Empires, te sprawy i właśnie moim zawsze takim bohaterem filmowym, książkowym i właśnie growym był zawsze Robin Hood. To był taki wzór do naśladowania mój, taki ktoś, do kogo zawsze dążyłem, żeby takim Robinem być. No i właśnie stąd się też wziął mój nick, od zawsze byłem Robinem, Robin. No i też między innymi ta gra spowodowała to, że jestem Robin Skateboard, bo Robin właśnie od Robin Hooda, wszystko jasne. A teraz moi drodzy, zaczynajmy tą zabawę! Niech kręci się Robinowa sprawa. Młody Robin z Loxley, z Pabianic, przepraszam. Wiele lat temu porzucił swoje ukochane ziemie, aby razem z królem Ryszardem Lwie Serce wziąć udział w krucjatach. Po powrocie okazało się, że koniec wypraw nie oznaczał końca kłopotów, bowiem podczas nieobecności Ryszarda władzę przejął jego brat, książę Jan bez ziemi. Dzięki temu szerokie pole do popisu ma teraz szeryf Nottingham, który bezkarnie wykorzystuje swoje stanowisko, aby nakładać na wieśniaków coraz to większe podatki. Robin jednak od razu zorientował się, że nie wszyscy wasale chylą czoła przed nowym władcą. Co gorsza, Robin dowiaduje się o śmierci swojego ojca, Lorda Loxleya. Śmierć Lorda i nieobecność Robina wykorzystał podstępem szeryf. Ogłosił wszemi wobec, że wszyscy Loxleyowie nie żyją i w imieniu króla skonfiskował ich ziemię. Pozbawiony ojcowizny i okradziony z majątku Robin, nie pozostaje mu nic innego do zrobienia, jak odwiedzić ojca chrzestnego w Lincoln. Lincoln! Robin spędził tu większość lat swojej młodości. Mieszkał u dobrego przyjaciela swojego ojca, Lorda Godwina, który nauczył go, jak walczyć i posługiwać się łukiem. Taki sprzymierzeniec byłby mu obecnie potrzebny. Kiedy Robin dociera do zamku, spotyka go bardzo niemiła niespodzianka. W zamku kłębią się ludzie w barwach szeryfa Nottingham. Musimy odnaleźć Godwina. Miejmy nadzieję, że ludzie szeryfa nie rozpoznają w zakapturzonym mężczyźnie Robina. Tak jest! I w tym momencie zaczyna się nasza przygoda Robin Hood. Tylko pozwólcie, że troszeczkę przyciszę, bo wydaje mi się, że troszeczkę dźwięki mogą zagłuszać to, co mówię. Zmniejszymy na razie może do takiego, takiego mniejszego poziomu wszystko. Mam nadzieję, że będziecie dobrze mnie słyszeć i grę. Ta grafika w ogóle, ale ta grafika robi takie dobre wrażenie. W ogóle ta gra się nic nie zestarzała, jest dalej tak samo piękna. Ej, serio, można wejść do drzwi, yeah! Zakapturzony Robin wbija do drzwi. Co się dzieje? Ha, nikt nie wie. Pięknie. Powiem wam, że nawet wygodniej chyba by mi się grało na obrazie ze streama, niż na tym, co widzę tutaj na ekranie. Ale dobrze.
Niebieskimi wstążeczkami są oznaczone wskazówki. Czasami warto jest powalić przeciwnika silnym ciosem. Aby tego dokonać, należy wybrać tę ikonę, a następnie kliknąć na cel. Rozmiar gwiazd, które pojawiają się nad głową ofiary, informuje, jak długo pozostaje ona nieprzytomna. Jeśli to nie odniesie skutku, zawsze możesz zaatakować przeciwnika. Aby tego dokonać, po prostu kliknij na nim raz lub dwa razy. No i właśnie, można walczyć lub można ogłuszyć. Tu mamy na przykład właśnie, czekajcie, czy to się, którymi się wybierało te... skille, nie pamiętam, będzie trzeba. Tutaj się zmieniało drużyny, ale okej. Okay. Oczywiście powalimy przeciwników, ja jestem bardziej właśnie za tymi rozwiązaniami... Kto teraz? Za tymi rozwiązaniami właśnie takimi bardziej... bardziej spoko. Oczywiście. Powój jest na tyle mocny, że Robin z pewnością wespnie się na zamkowe mury. Tak jest. Lecimy. Lecimy. Dawaj, Robin. Wspinam się. Będą pierwsze strzały. Fajna buget myszka. No, momentami czasami ma jakieś problemy, ale na szczęście nie przeszkadza to w trakcie gry, no nie? Oczywiście pierwsze zadanie. Banda nierobów. I ten wąsacz, kurde, łobuz. Banda i kompetentnych główców, ostrzegam was, nie dostaniecie się nic do jedzenia, dopóki nie zobaczę strzały w samym środku celu. Raz, dwa, do roboty. No i zdolność oczywiście łucznicza Robina przyda nam się w tym miejscu. Dobra, jeszcze sprawdźmy. Tu będziemy mogli przeskakiwać na przykład właśnie na różne miejsca. Kiedy pojawi się taka strzałka, oznacza, że Robin może wyskoczyć lub przeskoczyć przez przeszkodę. Uważaj, nie wszyscy są tak zwinni jak Robin. Robin cwaniak wszędzie wskoczy. Yeah. Siema Nari, dzień dobry, cześć. Żebracy są zawsze dobrze poinformowani, jednak ich rady nie są darmowe. Robin będzie musiał ofiarować trochę złota. Także moi drodzy, dotacje na pewno się nam przydadzą. Na dzisiejszym streamie trzeba będzie obdarować żebraków. No i oczywiście pierwsza misja do zrobienia, czyli trzeba trafić właśnie w tarczę. Więc strzelmy. No i patrzcie, wreszcie, och, co za cudowny strzał. No co się tak gawicie, dobra, słowo się rzekło, wszyscy do kantyny. No i dzięki temu pozbędziemy się z placu wszystkich tych tutaj, tych łobuzów. Oni pójdą i nie będziemy wtedy musieli się martwić właśnie. I elo Dimek, siema Dimek, dzień dobry, a proszę puścić w bordelu, albo oddamy biednym cwaniakom, yeah. Siema, siema, witam, witam. Dobra, oczywiście możemy tutaj powalić tego gangstera na górze. Problem w tym, żeby nie zobaczył nas tamten ziomek. O nie! Kurde, Robinie! O nie! Nie udało się! Teraz będziemy walczyć. Kurde, nie chciałem walczyć. Nie chciałem walczyć, ale czasami trzeba. Chciałem gościa ogłuszyć, ale wyczaił mnie, że go chcę pobić. No trudno. Będzie trzeba przypomnieć sobie, jak to się grało. Oczywiście, o, co jest Robin? Halo, dawaj. Aha, no tak, trzeba zaznaczać przecież Robina. Zapomniałem. Czy dotacje z tego streama na Caritas? Tak jest. Będziemy na ubogich, biednych ludzi. No i Vikings War of Clans mi zasłania tutaj, nie mogę wam teraz pokazać. Będziemy próbowali się przedostać do tego. Drodzy panowie, co łaska! Czyli patrząc na przeszłość z Wiedźminem 1 już koniec, Gorosie 1, 2, 3. No jeszcze nie koniec. Aktualnie jest przerwa z racji tego biednego internetu. Właśnie. O, coś mnie zauważyło. O nie! Gangster! Cholera jasna, biegnie. Biegnie mi wpierdzielić. Trzeba zrobić tutaj małe manewry wymijające. Będę lepiej zrobić to w ten sposób. O, za późno! Patrzcie, jak to się robiło. Tak to się robiło. Najlepsza metoda na ucieczkę. Patrzcie, gościu nie ma zielonego pojęcia, gdzie się podziela teraz. Teraz będziemy mogli pójść mu sprzedać bombę. Oczywiście on teraz siedzi w środku, więc nie możemy tam wejść. O, i teraz możemy przejść. Chyba lepiej będzie się gościa pozbyć. Właśnie korzystając tutaj z tej wieży. Chociaż, o nie, teraz wlazłem, jak on tam siedzi. Cholera. To niedobry pomysł był. Gdzie on się podział, ty? Okej, okay. Gdzieś typa wcięło. Super. Okej, okay. Siema Kuma, dzień dobry. Co oznacza czas w lewym górnym rogu ekranu? A, to jest czas do końca streama ogólnie. Znalazłem opcję, że można ustawić właśnie czas do końca streama. Chciałbym spróbować, kurde, przydałby się właśnie, bo nie pamiętam sterowania, jak się... Dawaj go! Następny! Yeah, pięknie, aleluja, kuszacz poszedł, yeah. Dobra, tutaj są goście, którzy... Właśnie, to też jest zadanie. Jestem ciekaw, czy jak będę teraz próbował zejść tutaj na dół, to oni mnie zobaczą? Nie. Okej, okay. Co za życie! I te, jaki on przystojny. No, ten Robin, taki zawadiaka. To jest właśnie czas do końca streamu. Odnalazłem, że jest taka wtyczka i stwierdziłem, że może będzie lepiej właśnie po prostu was informować, ile czasu zostało w ten sposób jeszcze mniej więcej. Będzie zapis tego live'a? Będzie, Feniks, jak najbardziej. Chyba jeden z żołnierzy tak się spieszył na kolację, że zapomniał swojej sakwy. Wygląda na pełną. Pieniądze pochodzą z wygranego zagładu. Aha, super, więc pieniążki, funty leżą na ziemi. 500 złotych! Och, mein Gott! Okej, tych ziomków tutaj też się da ogólnie pobić, tylko problem w tym, że ta laska tutaj będzie krzyczeć, jak będziemy chcieli ich pobić. Żołnierze Żerwa, tak jak on sam, bardzo są wyczuleni na dźwięk upadającego złota. Fakt, możemy wykorzystać w celu odwrócenia uwagi strażników. Musisz jedynie wybrać miejsce i potem rzucić. Wygląda na to, że ktoś zgubił sakwę. Także mamy sakiewkę jedną. Dzięki temu możemy odwrócić uwagę tych ziomków. Na przykład rzucając złoto gdzieś w tę stronę, dzięki czemu oczywiście
będziemy mogli zabrać strzały, więc trochę złota poświęcimy za parę strzał. Myślę, że to jest całkiem fair. Oczywiście o nie. Teraz. Nic mi nie zostało. Ty, jak to? A, że sakiewki. Co jest ty? Przecież rzuciłem sakwę i nie pobiegli do niej? Ale bez sensu. Dobra, zbieramy pieniądze, trochę nie pykło. Halo, halo, ktoś mnie zauważył? Jakim cudem? Co tu się wydarzyło? No nie, nie mogę. Dobra, ale oczywiście możemy spróbować ich po prostu pobić, więc szkoda, że nie wyszło. Wszyscy chcemy złota, yeah! Co? Nie, o nie, Robin, broń się! Kurde, dobra, piękne. Ciosy, szkoda troszeczkę. I witam, Hajoszu, dzięki ci za pieniążka. No niestety, ta laska gdzieś pobiegła, pewnie nakablować wszystkim w koło. Szkoda, że z tą sakwą nie wyszło, bo zazwyczaj wychodziło. No cóż, tak bywa. Skoro już do takiej starości wracamy, to następnie może Thief The Dark Project. Wiesz co, w Thiefa nie grałem zbyt dużo w dzieciństwie, ale w sumie była jakaś część, w którą całkiem sporo grywałem. Dziękuję. I mamy questa. Patrzcie, na czerwono wpadła nam tutaj ta. Oczywiście wpadła nam na czerwono wstążeczka, więc to jest zadanie. Możemy bez jeszcze mu dać trochę. Dziękuję. Właśnie, to w sumie tam dużo nie kosztuje. Dziękuję. O. Coś wam powiem. Okej, okay, tutaj na dole teraz jeszcze jeden quest. No, spróbujemy jeszcze raz, bo nie pamiętam ile tutaj było questów w sumie, więc let's go. Dziękuję. Coś wam powiem. O, i jeszcze jeden. Dobra, trzy questy, nie pamiętam czy będzie więcej, ale w sumie jeszcze możemy oddać mu hajs. Skoro już zaoszczędziliśmy na tamtych cwaniakach, to... Coś wam powiem. Nieźle, czwarty quest. Właśnie dlatego warto ich tam... Hejka Robin, siema Wojciech. Dzień dobry, jeszcze jeden. Już dostaliśmy tyle dotacji, to jeszcze dajmy mu złota. Ostatnia rada. A, widzicie, on nas informuje, że ostatnia rada. Cudownie. Dobra, więc lecimy. Oczywiście pierwsza misja jest mega fajna. To chyba niemożliwe. Dlatego możemy spróbować przejść górą. Chociaż, tak, tam jest wejście. Pamiętam mniej więcej tutaj tą pierwszą misję. Nie najgorzej. Zastanawiam się, gdzie ta laska pobiegła w sumie. Teraz spróbujemy wyjść tutaj i łupnąć. O, nie wychodź, Robinie. Nie wychodź. Okej, teraz możemy spróbować. Możemy spróbować sprzedać. Łupnia temu gangsterowi. A, chodź tu, bydlaku. Strzelić. Pyk. Następny. I następny. O, ten był twardszy, nie dostał aż tak super hita. Zobaczymy, czy zdążę tutaj dojść do tego ziomka. Muszę sprawdzić właśnie, jak się używało tych skrótów teraz? Klawiszowych. Czasami z tych żołnierzy leci też hajs, więc warto przejeżdżać myszką chociażby właśnie. Tutaj chyba w podchodzenie, właśnie, widzicie. Ale do wieży możemy wejść, wieży chyba nie powinni siedzieć ludzie. Chociaż nie pamiętam, bo goście w kantynie gdzieś siedzą. Sprawdzimy sobie sterowanie przy okazji. Ci uczniowie są wielce niezgrabni. Gdy broń trafił któryś z celów, położyłby kres ćwiczeniom. No i właśnie, też mamy listę zadań, także spoko. Klawiatura, okej. Okay. Bohaterowie, tutaj ten, wybierz wszystkich. Działanie, GHJ, okej, okay, to mi wystarczy. Możemy zapisać w sumie też grę. Oczywiście, a możemy w RR-ki się zapisywać. Okej, okay, GHJ jest... Dobra, rzeczywiście. To się przyda ogólnie, bo właśnie będzie trochę sprawniej mi szło. Tutaj biega, tu chodzi gościu. Trzeba uważać, bo on niestety jest dosyć ruchawy. A ci starczą są straszni. Goście są przerąbani starczami. Naprawdę ciężko się z nimi bić, bo jednak blokują. Anime, dzień dobry, cześć. Lekkie lagi na streamie. No niestety, tak jak mówię, internet... No nawet internet, jak widzicie, nie daje kurde rady z takim Robinkiem biednym. Ale spoko. Już problem zgłosiłem do mojego dostawcy internetu, więc miejmy nadzieję, że... O cholera, to było bliskie. Okej. Okay. Nie wiem, co się stało, ale na szczęście udało się. Ktoś mnie wykrył, ale chyba musiał się po prostu obudzić któryś z żołnierzy. Cztery strzały za free! Dzięki temu, że właśnie dałem pieniądze tamtemu żebrakowi, dostałem te strzały, no nie? Bo to było jakby takie zadanie, no nie? Dobra, idziemy w pierwszy. Nie, Robin! Miałeś nie biec. Szkoda, ale jest hajsik za to. A wolałbym przejść to bez żadnych zabitych ludzi, bo jednak jakoś tak bardziej do Robina mi pasuje niezabijanie. No ale cóż, tak bywa. Chciałem mówić, że do końca przyszłego tygodnia miał być odcinek Karaibów. Kiedy wrzucisz, Mateusz? Tylko nagram, więc prawdopodobnie na środę będzie odcinas. Sorry, że takie opóźnienie, ale no właśnie sporo rzeczy do roboty i ciężko ogarnąć to wszystko. Ale luzik na pewno będzie co nieco. Okej, to jest sakiewka, którą też podniesiemy. Dobra, bo tutaj było zadanie, ale nie wiem jakie to było zadanie, bo my go nie zebraliśmy wcześniej. Zejdźmy, zobaczymy. Dobry wieczór, Ryku, cześć, dzień dobry. Także spokojnie, Karaibki się pojawią i Karaiby dokończę normalnie jak trzeba. Okej. Okay. Nie wiem co tu się... Okej, okay. Wziąłem ten. Chyba musiałem zrobić już tego questa, dlatego zniknęło. No trudno. Okej, czyli co, tutaj ta część zamku już jest ładnie wyczyszczona. Tam z tego co pamiętam żadnych chyba zadań dalej nie będzie. Możemy iść tutaj, tu jest kantyna chyba, z tego co pamiętam. Będą żarcie. Długa jest ta gra? No troszeczkę jest. A nie, tu jest zejście, tam dalej jeszcze by warto było się przejść, ponieważ... Tutaj właśnie jest jeszcze zadanie.
tylko właśnie wydaje mi się, że ci żołnierze gdzieś będą siedzieli. A nie, to jest ziomek, to jest nasz przyjaciel. Jak ma zielony wykrzyknik, to ziomek jest spoko. Ten mężczyzna to nikt inny, tylko Edward, jeden z służących Godwina. Robin za młodu dobrze go zdał, prawdopodobnie będzie on w stanie doradzić, gdzie można znaleźć Godwina. Okej, więc to jest nasz przyjaciel, który nam podpowie, co i jak. Siema ziomek, słuchaj. A, panie Robinie, czy to pan? Tak, to ja. Cały czas ten sam Robin. Cieszę się, że pana widzę. Szeryf ogłosił, że zginął pan podczas krucjaty, więc stary Statley miał rację. To było kłamstwo, żeby szeryf mógł przejąć ziemię. Oznacza jednak, że jest pan w wielkim niebezpieczeństwie. Nie, panie, nie wiem, gdzie jest Sir Godwin. Zniknął, a ludzie szeryfa przyjęli zamek, aby go odszukać. Tak przynajmniej twierdzą. Obawiam się jednak, że spotkała go jakaś krzywda. To może się również przytrafić panu. Proszę słuchać, przekażę wieści mojemu synowi, który mieszka w wiosce na zachód od zamku. On pomoże wam uciec. Panie, to wszystko, co mogę zrobić. Niestety, zamku musi wydostać się pan na własną rękę. Tak jest! Zrezerwuj dla mnie prezent na PGB, a bo tam będę z wami mentalnie. Heros, ten mały Robin? Tak, to ja. No, spoko, spoko, Paulino. Znaczy, kurczę, szkoda, że cię nie będzie, bo liczyłem właśnie, że będzie dużo cwaniaków na PGA. Czekajcie, bo ten mi się wydaje, że on tutaj się za bardzo kręci. Za chwilę wyjdziemy. A przy okazji sprawdzę czat. Robin, co taki blady? A, no, zeszła opalenizna po Grecji po prostu. Nie, kamerka się trochę przestawiła chyba. Nie dlatego tak bywa. I dziękuję za suby, oczywiście za subki, łapki, wszystko pięknie wam dzięki. Gothic 3 miałeś kupiony na płycie czy pobrany? I mam pobranego i na płycie. Znaczy pobieram ze Steama, bo nie mam po prostu napędu na płyty. I tyle. Okej, okay, ziomek się ma. Uf, to teraz? Luta poszła, yeah. Okej, okay, no i questik. Choć chodzą plotki, że rycerze Hardwick stał się bogaty. Aha, znaczy ten Hardwick Łachudra tam na dole. On jest bardzo twardy ogólnie, jeden z mocniejszych przeciwników. I dziękuję za lucika, pięknie. Również je się przyda. Okej, okay, go można spróbować powalić, jednak jest to bardzo, bardzo ciężkie. Plus on zazwyczaj właśnie obiera taką drogę, że... co się dzieje? Ktoś się musiał obudzić. Tutaj ta muzyka i uśmiechnięta paczka. Dzięki, Pałka, za dotację. No, także on się musiał... Ktoś się musiał obudzić. Czasami ta muzyka się właśnie włącza, gdy ktoś się budzi. Można liczyć na odcinek chociaż raz w tygodniu? Przyjemnie ciągle twoje materiały? Myślę, że tak. Znaczy, myślę, że właśnie bardziej tak teraz... Póki jeszcze internetu nie ma dobrego, to odcinki mimo wszystko na pewno częściej. Czy on tutaj wejdzie? Och, o, dobra, nie wszedł. Okej, okay. Nie, Robinie, czekaj, tędy. Idziemy mu pierdyknąć. Chociaż chyba jak teraz wyjdę, to on mnie zauważy. Właśnie. Kto teraz? Udało się go powalić na hita. Wow! Okej, okay, to chyba jeszcze nie jest ten super jakiś cwany, ale zobaczcie, 300 sztuk złota nam wpadło do kieszeni, 300 funtów, je, bo oczywiście akcja rozgrywa się w Wielkiej Brytanii. Było, nie było. Znaczy w Anglii konkretniej, chyba. Tego, co się orientuje. Okej, okay. No i tutaj. Widziałem, jak mistrz Warman dostał od szeryfa jakąś sakwę. Teraz pewnie gdzieś liczy pieniądze. No, także. Hello, dzieciaczki. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra, tego trzeba bezwładnie. Dobra, przyspieszmy trochę tempo. Przecież to tylko misja początkowa. Jeden problem mniej. Pieniądze zbierzemy. Tamtego na dole też można obezwładnić, ale ogólnie... Nie. Robin, łuczku nie wyciągaj. Można go spróbować obezwładnić, jednak problem w tym, że gościu zwieje tutaj, a tu są zamknięte drzwi. Więc można po prostu na niego poczekać i spróbować mu sprzedać młota. Ja. Ile kobiet ma moderatora? Dużo. Prawie same moderatorki są. No dobra, i Fikadzi. A za chwilę sprawdzę też dotację, czy się jakaś nie pojawiła. Bo niestety... A nie, czekajcie, w sumie chyba wyłączyłem moderowanie dotacji, także teraz wszystkie już powinny się pojawiać dotacje na ekranie, więc śmiało możecie ewentualnie, jeśli chcecie, to podesłać. Lucy są za free, więc śmiało też możecie próbować właśnie słać lucy. Okej, okay, my spróbujemy obezwładnić jego gangstera. Następny. Okej, okay, udało się. No z niego niestety nie ma pieniędzy, ale lepiej go obezwładnić, żeby nie narobił rumoru. Jejo, 1000 złotych nam padło. Piękny dotation. Okej, okay, no i mamy 3 sakwy, 8 strzał, więc też nieźle. Możemy spadać stąd. Tutaj już więcej nic nie ma, nie znajdziemy. Zanim się jeszcze obudzą strażnicy, powinniśmy być w stanie przejść tutaj właśnie, bo tu jest zejście na dół, będzie trzeba się pobawić. Oczywiście możemy też zejść sobie tutaj dachem, ale akurat chociaż, no nie, tutaj tego strażnika powinniśmy być w stanie jakoś obezwładnić. Gdzie ty, Robin, żeś pobiegł, chłopie? Ty, gościu! A tam biegają, kurde, ludzie! Nie dało się tutaj jakoś przejść śmiesznie inaczej? Chyba nie było żadnej drogi. Cholera, będzie się trzeba przycisnąć jakoś między tymi ziomami. Herusz, ten mały Robin? Tak, to ja, cały czas ten mały Robin. Okej, okay. W sumie nic się nie zmieniło. Dalej taki mały Robin grający w Robin Hooda. Ach, piękne czasy. Okej, okay, spróbujemy dziabnąć tego gościa jeszcze raz. Ten to miał przerąbane, zawsze musiał dostać w ciry. Okej, okay, fajnie by było, jakby ten właśnie nas nie strzaił. Poszedł patrzeć na schody, więc to jest idealny moment, żeby dostał hita. Okej, okay, możemy spokojnie zejść tędy. No,
Także dalej ten sam Robin grający w Robin Hooda. No po prostu coś pięknego. O Jezu, zjąłem się z tą grą. Matizio, dzień dobry, cześć Matizio, hej, hej. Mówi o, bułę! Dobrze, uff, w ostatniej chwili. Czasami trzeba kliknąć parę razy, żeby dostał gościu hita. O, ty, tutaj jest ten łucznik chamski. Problem jest z tym łucznikiem taki, że on nas zobaczy, będzie chciał do nas strzelać. Więc Robin, dawaj. O, sprzedawaj buły! Ja pięknie, uff, okej, okay, na szczęście zarzucimy. Łucznicy są bardzo słabi. Jak widzicie, mają największe gwiazdki, jakie chyba do tej pory miał ktokolwiek. No w chatach też nic nie będzie. No i trzeba opuścić most. Najprostszym sposobem na uruchomienie mechanizmu mostu zwodzonego będzie przecięcie liny. No i tak, to się zgadza. Jeszcze Bonelesa zakręci, mogę umierać. Bonelesa! To będzie wysoki trik, będzie wysoko. Robin Hood, Robin Skateboard. Elo, elo. Tego strażnika tutaj na górze też trzeba będzie obezwładnić. Ponieważ jak on usłyszy, że właśnie opuszczamy zwodzony most, no to niestety, znaczy w ogóle most, on chyba nie jest zwodzony, tu nie wygląda jakby była jakakolwiek woda, to niestety też narobi rabanu i rumoru. No ale okej, okay. Dotacje działają, hajszu, także potwierdzone info. Oczywiście dzisiaj dotacje na biednych zabieramy, bogatym rozdajemy, biednym oczywiście, a można by było zrobić jakiś z Robin Hooda streamek taki właśnie, taki charytatywny, co wy na to? To by myślę, że było fajna sprawa akurat tak właśnie na Robinie. No właśnie ze względu na tego bitnego neta, no to właśnie dlatego Robin. Ale spokojnie, Wiedźmin będzie kontynuowany, wszystko będzie kontynuowane normalnie i będzie tego naprawdę dużo, no tylko właśnie tak jak mówię, muszę się dorobić tego lepszego neta, znaczy po prostu muszą się problemy techniczne skończyć i tyle, także spoko, będzie na pewno co nieco. Okej, okay, możemy wyjść już z miasta, w mieście chyba już nic nie ma, chyba zrobiliśmy wszystkie zadania. Tutaj jest banda oczywiście jeszcze, właśnie łobuzów. Nie wiem, czy przypadkiem tam któryś z nich miał pieniędzy sporo. No, jak widzicie, stoją. A, nie, oni męczą tego właśnie. Tego człowieka trzeba uratować. Tylko właśnie, czy jesteśmy w stanie właśnie dorzucić gdzieś w tamte rejony? No, kawał drogi jest. Więc wydawało się, że Robin będzie trochę dalej mógł rzucać. Tylko dlaczego bym, aż tamten ziomek podejdzie? A, mi się wydaje, że oni mogą się kłócić w ogóle o te pieniądze i sami siebie pobić. Coś mi się tak wydawało. Pimtube 91. Dzień dobry, cześć, cześć. Siema wszystkim, cześć, sprzyciężył ktoś. Dzień dobry, hej, hej, co u was swojaki w ogóle? Jak tam? Lecę, muszę się uczyć na angielskiej Navy. Jak chcesz, to mogę cię poduczyć trochę angielskiego. Na co dzień mam w pracy, używam, także wiesz. Także English, my friend, English very, very hard, very good. Gothic 3 otrzyma także kontynuację. Tak, Matizio, będziemy oczywiście kontynuować również Gothica 3. Wszystkie gry. Kiedy otrzymałeś tego Robin Hooda? Tulio kupiłem wczoraj za całe złoty 90 chyba na Gogu jest, więc oryginalna, pełna wersja. Niestety polski dubbing musiałem pobrać z neta, no ale ten minus właśnie, że na Gogu nie ma. Hej Robin, co dzisiaj cwęczysz mi ten? No dzisiaj powrót do korzeni, że tak powiem. I hajeszu, 5 zł? Dzięki, dzięki. Właśnie za chwilę rzucimy tą dotację. Dziękuję, dziękuję, piękne hajeszu. Oczywiście właśnie, no tutaj... Okej, Robin, i ty uciekaj kawałek dalej, bo właśnie... O, właśnie. O, proszę, moneta! To moje, o, właśnie, tak jak mówiłem. Trzeba zaczekać, aż oni się pobiją. Jak widzicie, dostają tam wciry. Tutaj ucieka właśnie ten cwaniak. W sumie ja podejdę tam tylko jak oni się już pobiją, tylko dlatego właśnie, żeby... O, proszę, moneta! O, proszę, dotacja! Ja zaczekam właśnie, że jak oni się... Zabieraj bogatym. W kieszeniach. No właśnie. I dzięki temu, że oni zabrali bogatym... Ach, cholera. To teraz no trudno, będę musiał niestety ich pokonać. I właśnie spróbujemy odebrać nasze złoto, no bo wiadomo, że szkoda by było zmarnować. A sakiewki oczywiście uszyjemy sobie, będąc już w Sherwood. Teraz jeszcze przydałoby się dogonić tego cwaniaka. Dawaj Robin, wiesz co? Dawaj sprintem, walgo! Ach, szkoda. Okej, okay, pamiętam, że był jakiś taki super cios, jak się zrobiło nieskończoność. Zwycięstwo! Schodzi bardzo, bardzo silny cios, no nie? Ogólnie. Dobra, pięknie, hajsik jest. Okej, teraz uciekamy, bo już tutaj za chwilę ci zaczną się budzić, bo oni się wcale tak mocno nie pobili. Ale udało się, co prawda z małymi trupami, ale bo dobrze. To be or not to be, this is the question. Ale nie pamiętam właśnie, czy jak to leciało. Więc biegniemy, biegniemy. Tutaj biega jakiś ziomek. Chyba wydaje mi się, że to będzie zwykły jakiś cywil. Chociaż w sumie to może być jakiś patrol, więc nie wiadomo. Nie, to jest jakiś patrol. Zaczekajmy, zobaczymy, gdzie kończy się jego trasa. Oczywiście grę też można na przykład taktycznie, jest zaplanuj szybkie działanie na przykład, no nie? I dzięki temu, jak będziemy mieli więcej członków drużyny, będziemy mogli oczywiście nimi rozplanowywać działanie. Szkoda, że tutaj nie można sobie zaskoczyć, na przykład skoczyć i mu sprzedać luja ogłuszacza tutaj. Okej, trzeba go szybko dobiec i pokonać, zanim dobiegnie do swoich ziomków tam na górze. Cholera, może być ciężko, ale spróbujemy. Dawaj, Robin! Jeden problem mniej. Jeden problem mniej, aha, bo tutaj jest jeszcze jeden ziomek, więc tego też będzie trzeba się pozbyć. No, oczywiście tam się budzą po kolei wszyscy, więc ta muzyka... No właśnie problem jest tej muzyki, że ona cały czas... O, cholera, czekajcie, bo tutaj idzie ten starczą. A, dobra, bo on... ta babeczka narobi rumoru i będzie trzeba uciekać, ale spoko, spróbujemy walnąć tego rycerza. Kto chyba, że ona nie... A, no i tak jak mówię, ona już pobiegła tam naskarżyć żołnierzom.
Tu już stałem przy moście. O, mam wystarczy. O, mam za dużo strzał. Albo i nie. Czekaj, nie, chyba nie. Dziwne, zawsze mi się wydawało, że ona właśnie wołała tych ziomków i kurde, bo jest rozruba. Kurde, śmiesznie, bo mam maksimum strzał już w pierwszej misji, nie? Dobra, Robin. Czy jesteś w stanie rzucić tam hajsiwem? Gdzieś pieniądzem? Co jest? Dobra, chyba stoję za krzakiem i nie mogę dorzucić dlatego. No niemożliwe, że Robin nie dorzucisz, no ziomek. Kurde, rzeczywiście. To zawsze tak blisko się rzucało? Nieźle. Okej. Zaczekałbym, aż wróci tamten jeden gościu jeszcze z nad rzeki, żeby nie było. Siema, Viserys. Dzień dobry. Hej, hej. Ten voice acting, dubbing jest piękny. Powiem wam, że mega. Znaczy fajnie w ogóle tak całkiem dobrze brzmi. No nie? Dobra, rzucamy i uciekamy. Oj, Robin, uciekaj, żeby cię nie zauważyli. Co jest? Co jest? Pieniądze. Ty już miałeś. Powinnam sobie to ustawić na dotację, kurde. Dlaczego nie pomyślałem o tym wcześniej? Okej, ten już tutaj porozdawał buły. Teraz my możemy podejść i mu dupnąć. Siema, gościu. Nawet się nie zorientował, jak go uderzyłem, nie? Był tak zajęty pieniędzmi. 50 sztuk złota oczywiście, monety wpadły, możemy iść teraz tutaj do wioski. W wiosce chyba już nie powinno być żadnych żołnierzy. Jaki on i teraz tak, tutaj jest ziomek, którego uratowaliśmy wcześniej, więc najpierw podejdziemy do niego. Jeśli to nie Robin Hood! Dzięki twojej pomocy udało mi się uciec z moim prześladowcą, nie wiem jak ci podziękować. Moment, mam przecież ten talizman, który dostałem od mojej babci. Powiedziała, że dzięki niemu nawet z poważną raną uniknę śmierci. Weź go, chroni cię przed najgorszym. Ale pamiętaj, aby odzyskać siły, których twoich przyjaciół będzie musiał przy tobie czuwać. Jeśli nie będziesz sam, jeśli będziesz sam, ta czterolistna kończyna nie zdasz się na wiele. Tak jest. Dziękuję, mój dobry panie. Czterolistna kończyna jest talizmanem jakby nieśmiertelności do momentu, gdy mamy oczywiście towarzysza. Czyli chodzi o to konkretniej, że jaki on przystojny. Jeśli mamy kończyny, możemy wskrzeszać naszych towarzyszy, jeśli zostaną śmiertelnie zranieni. Panie Robinie, otrzymałem wieści od ojca. Przygotowałem już wszystko, co może pomóc panu opuścić Lincoln. Ach, co za czasy. Podatki nie są nie do zniesienia, a ludzie szeryfa szukają wszelkich sposobów, aby napełnić swoje kieszenie. Jedynie odważny Statley próbował się przeciwstawić ich grabieżnym planom, ale został pojmany i czeka go egzekucja w Nottingham. Także moi drodzy, teraz będziemy właśnie kończyć misję sukcesem. Zrobiliśmy chyba 100% z pomocą syna Edwarda. Robinowi udało się opuścić majątek Lincoln, lecz jego sytuacja nie jest wesoła. Nie udało mu się odnaleźć swego ojca chrzestnego i nie wie, gdzie ma szukać pomocy. Ponadto młody człowiek donosi naszemu bohaterowi o tym, że sytuacja jest gorsza niż się wydawało. Szeryf rządzi okolicą żelazną ręką, a każdy, kto mu się sprzeciwi, zostaje stracony. Tylko niewielka grupa ludzi, dowodzona przez Statleya, rzemieślnika, odważyła się mu przeciwstawić. Niestety, zostali niedawno pojmani i wkrótce trafią na szubienicę. Ludzie ci mogli bardzo by pomóc Robinowi, musimy ich uwolnić. I jak widzicie właśnie uratowanych żyć 32 na 38, także niektórzy zginęli, ale niestety tak bywa życie. Marcino X, przepraszam za spóźnienie, nie ma sprawy, ziomeczku, siema, witam. Jak widzicie, ocena misji 2250 punktów, czas trwania 20 minut. Także zebraliśmy całkiem sporo hajsu, więc możemy lecieć dalej. Wczyt banku oczywiście jest szybciutkie, jak pstryk palcem. Statley, stary przyjaciel Robina, został pojmany przez szeryfa. Siedzi teraz zakuty w dyby. My wszyscy mogli zobaczyć, co się dzieje z tymi, którzy sprzeciwiają się władzy. Trzeba działać szybko, ponieważ szeryf zaplanował na jutro egzekucję. Więc musimy uratować ziomków naszych. Yeah. Miałeś tą grę od KS Gry? Miałem edycję pudełkową, ale niestety nie wiem, gdzie ją zgubiłem. No i niestety... Niestety do tej pory nie odnalazłem jej, ale właśnie kupiłem... Kupiłem sobie wersję na Gogu, także spoko, okej. Okay. Tutaj trzeba spiąstkować oczywiście tego bardzo śpi. Jeden problem mniej, możemy spróbować tego drugiego. Oczywiście, mamy teraz litości! O, przewróciła się babeczka, aż dobra. Mamy oczywiście biedaczka, więc sprawdzimy, co mówię. Coś wam powiem. Quest na samym początku, świetnie. Masz jeszcze jakieś porady? Weź te sakwę, dobry człowiek. Dobrze im dać hajs, zresztą mamy go i tak dużo. Coś wam powiem. Okej, na samym centrum, dobra, nie ma sprawy. Mapki oczywiście znamy, bo kurde. Pamiętacie łapce w górę? Dzięki za łapy w górę. Tak, miałem wersję pudełkową gry. Niestety właśnie, no... Nie wiem, gdzie się podziała, ale kupiłem sobie na Gogu, także zapłacone, kupione. Kurde, gościu, ale tych questów jeden na drugim normalnie. Dawaj, więcej. Dotacje lecą, więc wrzucamy tutaj. Frank Bullitt, cześć, bo się chyba nie przywitałem jeszcze z tobą, ziomek. Co tam u was, cwaniaki, jak tam czat? Co ciekawego? Kurde, pełno tych zadań. Będzie trzeba sprawdzać. I subki, i łapki, i wszystko. Coraz bliżej 33 tysięcy subów. Nieźle, nieźle. Zbliżamy się powolutku. Kurde, gościu, za chwilę skończą mi się pieniądze, ziomek. Ostatnia rada, świetnie. Ostatnia rada zaraz przy ziomku, więc zobaczymy ją od razu.
Okej. Okay. Panie Rubinie, muszę to panu powiedzieć, choć to tylko plotka. Powiadają, że ponoć szeryf odwiedził pańskiego ojca w dniu śmierci. To tylko plotka, choć byłaby to podła zbrodnia, jeśli... O nie, czy to szeryf zabił naszego ojca? Czy to będzie zemsta? Zobaczymy oczywiście. Ale okej, okay, sprawdźmy, co ma do powiedzenia nam tutaj to. Oczywiście tak. No, siedzą sobie na środku placu. Super, bardzo pomocna rada to była. Okej, okay, jeszcze jakiś poradnik mamy tutaj. Stanley, bandyta i renegat, skazany na wystawianie publiczne przed powieszeniem w towarzystwie trzech kompanów, przybywa w lochach naszego wspaniałego miasta. Niestety już nie w lochach, a już na rynku głównym. Okej, z zewnętrznym miastem zajmiemy się oczywiście później, teraz przejdźmy się po mieście. Rety, Robin Hood! Tak jest. Oczywiście no tutaj będzie trzeba wykombinować drogę. Jak widzicie, mamy tutaj ludzi, a właśnie... Ludzi, złych strażników. Możemy spróbować się przekraść tutaj. Robin Hood. Tylko nie pamiętam właśnie, czy oni nas nie zauważą, jak przejdziemy sobie tak po prostu. O, właśnie. O tym mówiłem. O nie. No to już mnie znaleźli. Chyba, że czekajcie, schowam się tutaj. Oni będą robić młyn oczywiście. O, chyba kiepsko. Znaczy, wydaje mi się, że mnie tutaj zauważą. Ale czekajcie, jest szansa, że jednak nie. Weźmiemy, kucniemy. Jak jesteśmy... przy kucu trudniej nas znaleźć. Za chwilę sytuacja powinna się uspokoić, to jest taka miejscówka. Ale przyczajony Robin, tu mnie nigdy nie znajdziecie. Oh shit, cholera, znaleźli mnie. Okej, okay. Teraz jeśli właśnie załatwimy tego ziomka szybko, nie powinni mnie znaleźć pozostali. Przecież mam taką nadzieję. Tylko prawdziwy widz pamięta Chikibriki. O, Chikibriki to... Chikibriki to każdy powinien pamiętać. Na 33 tysiące Chikibriki robić. No zobaczymy. Jak dobrze pójdzie, to może zrobimy. Nic tam nie ma, oczywiście, a tutaj gościu... Właśnie stał się nawozem dla kwiatków w ogródku. Yeah, będzie. Dobra. Możemy sobie oczywiście wspiąć się i hycnąć na ten. Na daszek. Dobra, Robin, wstawaj, ziomek, nie wygłupiaj się. Nie rób lipy, yeah. Stawiam się właśnie. No jeja, co ty robisz? Laska, młyn. Nie, Robin, chycaj na górę, bo cię zaraz zabiją. Cholera jasna. Okej, tamten łucznik biega. Właściwie to po cholerę ja wlazłem na ten dach. Ten dach jest tutaj tylko dlatego, żeby móc po prostu... A, nie, czekajcie. Można się po dachu poruszać oczywiście. Chycać po dachach jak najbardziej. Jestem za. Możemy spróbować się gdzieś dostać dzięki temu. Na przykład właśnie tutaj. Zmykam do domu. Zmykam do domu. Tamtędy. Tamtędy. Jak mówię, tamtędy. Właśnie, to też odciągnie uwagę tych ziomków. Tutaj będzie można spróbować rzucić sakwą, dzięki czemu też powinni się ci ziomkowie rzucić na hajs. Sprawdzimy. Coś mi się przewidziało. Moneta. Okej, no i oni się też pobijają. Próbowałem go powstrzymać. A, właśnie. Tuż przed wruszeniem na krucetę w tym oto ogrodzie, Robin wyznał miłość Marion. Ciekawe, co może się z nią teraz dziać. No właśnie, przecież Robin miał lachuncję. Właśnie wciągnąłem go w pułapkę, panie. Także super. A, nie, guzik, bo mają dowódcę przy sobie. Właśnie, dowódca potrafi ogarnąć swoich żołnierzy, przez co właśnie nie są podatni na zbieranie pieniędzy z ulicy. No i właśnie przed chwilą mieliśmy tutaj ten... Przed chwilą mieliśmy przypomnienie właśnie tego, jak to działa. O, cholera jasna. Nie widziałem cię! Okej, dobra, oni powinni się właśnie rzucić na hajsie. Nie rusz mojego słowa! Dobra, spoko luzik i teraz my możemy spróbować. Dawaj, Robin, puknij mu! Puknij mu! Dobra. O nie, cholera, rozglądają się. No to mamy przerąbane. W zasięgu strzału, śmieciu. Coś mi się wydaje, że chyba będzie ciężko przejść tam. Nie pamiętam, jak się tą misję robiło tak, żeby właśnie nikogo nie zabić. O, no to mnie odkryli już. Niedobrze, bardzo niedobrze. O nie. Broń się. Dobra, w sumie on walczy z łuku, więc spoko. Żegnaj. O, cholera, dobra. Chyba będzie trzeba niestety odbić tych ziomków. Po prostu. Odbijemy ich jak trzeba. Możemy sobie potrzebać z łuku. W sumie racja, nie muszę przechodzić też tak bez przesady, że wszystkich uratujemy, no nie? Dobra, dawać mi moje pieniążki. Mam jeszcze dużo strzał, więc sobie można by było spróbować. Spróbowałbym zastrzelić tego ziomka tutaj. Okej, czekajcie. Czy jesteśmy... Kryć się! A nie, kurde. Znaczy, w sumie jeśli strzelę go z góry, to chyba powinienem go trafić. Jakoś, a nie, kurde, dobra. Będzie się teraz cwanił, kurde, ziomek. Można oczywiście spróbować uciec z zasięgu wzroku, dlatego, o, i zrobić tak. Ha, zioma! Jeszcze ci pokażę, zobacz. No to giniecie teraz, ziomki. O, kurde, dostałem hita, niedobrze. Dawaj, Robin, klepanko robimy, jo. I z obrotówy. I w drugą stronę. Dobrze. O, jeszcze strzał. No, dawaj. Zwycięstwo! Dobra. Można spróbować teraz strzelić tamtego ziomka. O, nie wiem, czy nie trafi przypadkiem swoich ziomków. Dobrze, Robin to jest jednak snajper, kurde, a nie jakieś tam, kurde, lewactwo. A dawaj, Robin. Piękny hit. No i zginął. Okej. Okay. No, jeszcze niestety tamten ziomek. Kurde.
Niedobrze, niedobrze. Teraz będzie łucznik. Łucznicy są bardzo, bardzo niefajni, ponieważ bardzo dużo zadają damage'u. Więc przydałoby się pokonać właśnie tego szybko. Wesprew dowej po tobie, o, trzeba szybko właśnie dorwać gościa. No i pięknie, zrobiłem jedną wielką rozpierduchę na mieście. Dzisiaj właśnie wymasterowałem tą grę na trudnym devry. O kurde, no właśnie musiałbym sobie poprzypominać, jak to wszystko się przechodziło, tak żeby nie właśnie nie robić krzywdy nikomu. Ale no, wiadomo, okej. No i mamy plac, mam oczywiście jakiś żołnierzy. No to co, próbujemy w takim razie uratować ziomeczków. O nie, tam idzie jeszcze jeden ziomek. Ale nie no, piękna gra, kurde, już zapomniałem, jak się dobrze grało właśnie. Peter Ściana, a siema Peter, co u ciebie? Karl Snycerz wygląda cudownie, taki ziemniaczek. I Harwy Silny, to byli najfajniejsi ziomeczkowie, bo mieli właśnie tarczę i łuk, dzięki czemu no byli mega, mega przydatni. No właśnie, nawet poczytamy. Niektórzy członkowie kompanii mogą związywać ogłuszonego wroga. Właśnie, czekajcie, Peter Ściana chyba, a nie, Peter Ściana mógł przenosić, ty mogłeś związywać. Weź skocznij tam, zwiąż tych ziomków. W sumie tego zwiąż na początek, bo on za chwilę już przestanie być ogłuszony, a będzie nam przeszkadzał. Ale piękna, piękna sprawa w ogóle. No, no, no. Oni się biją o złoto jak Azjaci, który już rzuci żaryszą. Jezu, jakie rasistowskie komentarze. No ładne, ładne rzeczy, kurde, Anubis, łobuzie. Siema Wiesław Papiński, dzień dobry, okej, jeszcze jeden ziomek, szkoda. Bo trochę niedobrze, że ich tak pobijałem. Trochę mi przykro, że ich wszystkich tutaj wyklepałem. Teraz jak już masz kompana z pałką, to nie ma problemu z zabijaniem. No właśnie, kurczę, mogę mu ratować od razu ziomka właśnie z pałką i... Ziomek z pałką, ja... Dobra, pochowamy ich tutaj po chatach najlepiej. Bo oni chwilowo i tak nie przydadzą nam się jakoś specjalnie. Znaczy, ziomek z pałką jest całkiem fajny. Oczywiście, tym właśnie, którzy członkowie w swojej kompanii mogą wykończyć ogłuszonego wroga. Trudno mówić tu o rycerskości, tak, ten czyn z pewnością zaszkodzi reputacji Robina. Niemniej jednak jest to skuteczne rozwiązanie. Właśnie dlatego lepiej związywać tych ziomków. Oczywiście związanych ziomków mogą, no tutaj ocucanie właśnie, mogą przeciwnicy rozwiązać, więc to jest takie chwilowe rozwiązanie. No i uratujmy tego naszego ziomeczka, po którego tutaj przybyliśmy. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Robin z Locksley, w samą porę muszę rzec, chwalić Stutleya! Tak jest, w ogóle... Nie mógłbym spać spokojnie, gdybym kazał ci dłużej czekać, drogi przyjacielu. Ale dość tej kurtuazji. Wiejmy, zanim ludzie szeryfa dojdą do siebie. Jak nie, jak tak! Pędźmy do Sherwood, mam tam dla ciebie niespodziankę! O nie, niespodzianki? Niespodzianki od takiego typa? To podejrzane. Statli rzuca siećmi i jabłkami. Jesteśmy wolni, ale bez jej łąki na niewiele ci się znamy. Może znajdziemy jakieś żółteczne przedmioty na ulicach Nottingham? Oczywiście, tak się zgadza. Robin Hood! Poczekajcie, aha, dobra, przerzucam się 1, 2, 3, 4, spoko, też się przyda. Statley to mistrz kamuflażu, doskonale potrafi udawać żebraka, dzięki temu z łatwością może wprowadzić w błąd większość miejskich strażników, więc możemy się kamuflować. Okej, Statley, na razie to idź sobie spać. Zrobimy obchód Robinem, tutaj możemy spróbować w stronę kościoła się udać. Okej, o, cholera, ale popsułem. Nie sądzę. A, żebka Robin, uciekaj, do ogródka. Schowaj się gdzieś tutaj i siedź. Trzeba Petera ścianę przyprowadzić, żeby zrobił rozpierduchę. Oczywiście oni będą teraz... Mogę schować się do szafy? Nie. Okej, Peter ściana, jesteś w stanie zrobić rozpierduchę? Chyba jesteś. Ktoś ty? Spróbujemy właśnie... O, cholera, znajdą za chwilę Robina. No właśnie, Robin wdał się w walkę, więc trzeba będzie się wycofać, żeby mi nie zginął. No oczywiście Robin nie zginie jakoś tak bardzo łatwo też. Jak będziemy się właśnie cofać dosyć dobrze, to nie powinien dostać nawet strzała. Okej, okay, i teraz Peter Ściana, chodź tu, kurde, Peter Ściana, jo, dawaj. Dobra, Peter Ściana, weź hajsik, zbierz, Robin sobie możesz podnieść ten mieszek. Okej, Peterku, chodź no tutaj, a, oni siedzą, a, w konfekcjonale siedzieli, nie, super pomysł. Jeszcze będziemy musieli zrobić rozpierduchę tutaj, dobra, pięknie. Ale pozamiatane. Dobra, teraz weźmiemy tego, żeby pozwiązywał tych ziomków. No właśnie tak się gra w tego Robina. No to jest to. Powoli będę musiał się właśnie wkręcić, przyzwyczaić. Tu jak zrobimy, jak walniemy tego ziomka, a, czekajcie, ten jeszcze może iść po lecznicze zioła. Jak walniemy tego ziomka, to ci się tutaj obruszą ogólnie rzecz biorąc. Zemdlał? Właśnie. To jest ten problem, że ona będzie robiła rozpierduchę. Przydałoby się właśnie do tego schować gdzieś tutaj. No nie, ale teraz znajdą żołnierzy w sumie, więc słabo. Okej, no ale zanim ktoś przyjdzie, to będziemy mogli spróbować ich związać chociaż. Okej, pięknie. Czy ona się schowała do domu, czy pobiegła po jakiejś straży? Wygląda na to, że się schowała po prostu gdzieś. Okej. Ale związywanie... A nie! Cholera, pobiegła po ludzi. O, szybko. Czy bo się tam... Właśnie, coś już biegnie tutaj. O nie, znaleźli ziomków. Najgorzej. Enzo z kompanu znający się na ziołach będzie potrafił wykorzystać je do leczenia. No, także tak wygląda sytuacja. Ogłaszające te głupie baby również. No właśnie, te baby będzie trzeba chyba też tłuc.
Ach, szkoda, no ale spoko. To nam trochę przeszkodzi, ale w sumie czekajcie, jeśli teraz wybiegnę właśnie, to powinniśmy jeszcze być w stanie ich złapać, zanim się ogarną. Uderz mnie! No to pyk! Oni też mają mniej HP, tym łatwiej. Uderz mnie! Tym łatwiej się bije. Okej, okay. Co to miało być? Dawaj obrotówę, czaszka ci pękła. Fajny, fajna postać jest z tego ziomka. Bandyta. Dawaj go jeszcze raz. Macką go, O nie, i znowu ta baba. Niech to szlak. Dawaj, dawaj, dobra, jest dobrze, jeszcze tego jednego ziomka. Gorzej, że ona teraz... A, dobra, przestraszył się. Że oni teraz będą tutaj robić rozpierduchę. Znaczy, można by było oczywiście ich poprzenosić stąd i mieć spokój. Tylko niestety przenoszenie trwa strasznie dużo czasu, więc nie jest to jakieś super bardzo spoko. Okej, czekajcie, właśnie, rzuć tego ziomka, możesz sobie tego też przenieść. Może jak przyprowadzi właśnie tych ziomków w resztę, to będzie można ich też ogłuszyć. No, ale, dobra. Dawaj, puść tego zioma. Okej. To co, Robinem? Biegniemy dalej? Kurde, w sumie lepszy jest ten Peter Ściana w tej misji, bo po prostu możemy... O, cholera, Robin. Czekajcie. Jednak chyba Peterkiem pobiegamy. Oczyścimy sobie po prostu ulicę. Wydaje mi się, że będzie najlepiej. Siema, to Peter, Peter Cwaniak. No nie, najgorzej, bo teraz właśnie łucznik będzie nas ładował, a Peter wcale nie jest taki silny, jak to wygląda. Okej, pięknie. Upadł. Dawaj go, Peter, jedziesz z koksem. Dobrze, jeszcze jeden. Przewrócimy i machniemy. Czaszka ci pękła. No i super. Okej, może teraz sprawdźmy po prostu co i jak. Witam Robina Deskorolkę, siema Oskar Samiec, witam wszystkich XDXD, cześć. Okej, są siatki, więc super. No, ty babo głupia. Dawaj. Bić! Żołnierze! Jezus. Dobra, nie, bez sensu. Trzeba by było tutaj wziąć Robina, który potrafi walnąć z pięści, a nie tego zioma. Okej, w sumie idźmy dalej. Wyczyścimy sobie ulicę, oj tam. Zastanawiam się, co to za informacja. A, będzie można otwierać zamki. Część sobie kopalni wie, jak można za pomocą wytrycha otworzyć drzwi. Właśnie tak, więc Statley, weź otwórz. W sumie nie potrzebuję jakoś bardzo otwierać, ale pokażę wam, jak to wygląda. Siemander, Robin, gra dzieciństwa się kłania. Dawidow, tak jest. Nareszcie, kurczę, już tak długo się brałem za tego Robina, że w końcu się wziąłem jak trzeba. Okej, Statley, jakbyś się pospieszył trochę. O, cholera jasna. No to Peter będzie musiał... Peter będzie musiał zrobić rozgrubę. Trzeba troszeczkę, że... Zasmakuj czego? Zasmakuj trochę mojego młoteczka. Dobra. Okej, oczywiście tutaj akurat chodziło o trochę inną rzecz, ale robienie rozpierduchy wcale nie jest takie złe. Hihihi. Więcej ludzi? Dobra, nie ma sprawy. Zostań w zasięgu strzału, śmieciu. O, ty gościu. Przydałby się Statleya schować do tego. Do właśnie tego. O kurde, ty! Ol, dostałem. To mi się nie podoba. A, bo to kusznik, no tak. To był kusznik. O, Robina dorwali. Cholera. Zrobiła się rozpierducha. Okej, niestety musiałem kogoś jeszcze pokonać, zabijając, no ale... Dobra, spokój. I teraz tak, Statley, ty chyba już możesz iść po te siatki. Wygląda na to, że już pozbyłem się większości przeciwników. O nie, cholera. Guzik się nie pozbyłem. Ile was tutaj jest? Siedzi jeden na drugim. Dobra, Peter Ściana nam tutaj robi grę. Kieruje nam. Dobra. Nie wstawaj. Dawaj, Peter, machnij. Super, jeszcze tego zioma. O, dobra, i wróć. Cyk, dobra, pięknie. Możemy się schować, a Statley leci teraz po siatki. Miałem dziś prawdopodobnie jakiś odcinek z pierwszej serii Gothica 3. Chyba sobie odświeżę. Uuu, spryciarzu, dobrze. Bardzo ładnie. Nie no, kurczę, powiem wam, że łatwo obeznać całą grupę ludzi. Statley nauczy się podzywać siecią. Tak jest. Że naprawdę, no, pięknie ten... Pięknie sobie powspominać takie stare gierki właśnie. O, ktoś mnie zauważył. A, Robin! A, bo tamci ziomkowie powstawali, cholera. Można by było... Nie zastąpić nic smacznego. Tak właśnie, można się leczyć za pomocą tego. Można się leczyć właśnie za pomocą... A, mięska! Czekajcie, właśnie, Peter, dawaj mięcho, zbieraj. Zjedz sobie trochę, bo trochę ci się oberwało. Zjedz, uciec. Okej, jemy uciec. Okej, i zjedzony uciec. Tak, przywróci nam full HP. Także to jest dobra sprawa. Okej, a na dach to przydałoby się posłać Robina. W sumie. Chociaż silny. Harvey silny też jest całkiem legitny. Czekaj. O nie, cholera jest najgorzej, bo teraz trafiłem na tego. No właśnie, trafiłem na tego. Mega. Ała, właśnie. Na tego mega silnego zioma. Ale luz. Statley gdzieś się bije. O, cholera, jestem. Dobra, Robin tam na szczęście daje radę. Statley sobie leci z toporkiem. Dawaj, Statley, strzel gościowi. Pyk z toporka za stówę. O, pięknie.
kłopotów. Nie sprawi kłopotów, no raczej, raczej. Dobra, Robin, zbieraj hajs. Uuu, pieniążki leżą na ulicy, mówię wam to. 500 złotych! Niezła dotacja. Okej, okay, więcej strzał. No, wolałbym, żeby Henry je zebrał, więc Henry, dawaj tutaj. Gdzie ten... Gdzie Peter? Peter, ty jeszcze gdzieś tutaj na murach chyba będziesz koksił. Wydaje mi się, że... Właśnie, jak tutaj chyba wejdziemy, to tam będzie kończynka na dole. Tak mi się wydaje. Jutro zostanę na pracę, więc dobranoc. Dobranoc, Paulino, już uciekasz. Och, ty kurde. Pozdrozmielna. Siema, Jax. Siema, siema. Okej. Okay. Żołnierz William nie boi się walki, odkąd dostał czterolistą kończynę od cyganki i jest przekonany, że nic nie stanie się mu. Okej, świetnie, no to ziomek, chyba w tym momencie coś ci się musi stać, sorry, wybacz. Co dzisiaj Joker powinien się bać? No kurde, jak jest Robin, to i Joker powinien uważać. No chodź, no dawaj ziomek. Dobra, jestem ciekaw właśnie jaki atak, a nie, dobra, idź już spać. No i koniczynkę zbierzemy. Talizmany te ochronią Robina i jego przyjaciół przed śmiertelnymi ranami. Więc mamy 400 koniczynę. A czy on miał jakieś pieniążki przy sobie? Chyba nie miał. Henry też po... A, Henry może związać tylko. W sumie Stanley właśnie też potrafi związywać. Dobra. Oczywiście mamy 400 koniczynę z zadania. Możemy lecieć dalej. Dawaj ziomek tutaj. Wydaje mi się, że... A, to jest zamknięte. A Stanley może to otworzyć? Niestety nie. Okej. Okay. Tutaj będziemy chyba mogli przejść kiedy indziej, jak będzie turniej w łucznictwie tutaj. No dobra, to co? Chyba z tego miejsca już tu możemy spadać, więc zbierzmy ekipę na miejscu. W sumie moglibyśmy właśnie na placu tutaj. O cholera, Karla snycarza my znaleźli. Ja wam dam tutaj łobuz, dawać, wyciągamy gościa z bramy. Będzie klepanko. Dobra, gdzie jest mój ten? Gdzie jest mój właśnie? Uła, ależ by go załatwił, to było straszne. Dobra, wyklepany, wyciułany. Jabłuszko leży, świetnie. To Karol będzie mógł je zebrać. A, dobra. Tamta biega, robi młyn. Oczywiście super. Poszła po ostatniego chyba z żołnierzy w ogóle ever. Ale co on robi? Kto co robi? A, dobra, oni będą teraz biegać w kółko. Wiem, spokojnie, ja też je rozumiem. Pozdro odstrzały, ptaszek, pozdrawiam. Gdzie wiejesz? Gościu, wpierdziel jeszcze po drodze zgarniesz. Dobra, trzeba Harveya silnego walnąć chyba. Znaczy walnąć, do walki wciągnąć. No fajnie, że oni już się poddali praktycznie, nie? Idziesz spać. Ty już podniosłeś jabłuszka? Tak, jabłuszka rzucą do tego, żeby odciągać też uwagę mniej więcej. Szogunek! Siema i siema, dzięki za pozdrowienia ostrzały. Strzała, pozdro dla strzału od widzów. Tak jest, dzięki. Ale że rajdziochy, piękne dzięki wam. Żołnierz uderzony jabłkiem prawdopodobnie oskarży o to dzieci, które bawią się w pobliżu. Dobry sposób na odwrócenie uwagi. Tak jest. No z większości tych rzeczy też się nie korzysta raczej tutaj. Głównymi zaletami są właśnie te jakieś... cholera! O, cholera! O mój Boże, co tu się stało? Spadać! Ale rozpierducha! Nie! Niech to szlak! O mój Boże! Co tu się stało? Dzięki za 3 złote! Ale źle się zrobiło! O mój Boże! Ładować! Ajajajajaj! Potem się wyleczymy oczywiście, ale bardzo niedobrze. Cholera, musimy spać po łucznicy. Cholera. Łucznicy się wcieli tutaj do walki. Musimy uciekać. Gdzieś na dół najlepiej tutaj. Bo łucznicy nas wystrzelają właśnie. Przydałoby się, żeby ściana zjadł kurde mięsko. Na służby się nie śpi. Cholera. Niedobrze, ale lipa straszna, nie? Okej, czy jesteśmy w stanie tam wejść? Dobra, Robin, ty byś mógł się powalczyć. Ale nie, dobrze, bardzo niedobrze. Dawaj, Robin, uciekaj. Cholera. Zbudź się, uciekamy, w ogóle co to za gothic, halo. Nie, tutaj do chaty, tu. Nie, gdzie ty biegniesz? Wracaj! Cholera, no to ma... Ktoś zginął, fuck! Kto zginął? O nie, mój ziomek ze strzałami, niech tu szlak. O, najgorzej, nie? Najgorzej, będzie trzeba go ogarnąć, tylko gdzie on? A chyba, że go dobili. Nie, fuck, ale to popsułem. Najgorzej. Kurde, Robin, ty, bo ciebie też za chwilę zabiją. Musiałam zawołać wszystkich za tego. Ten też zginął? Co tu się dzieje w ogóle? Robin, ty możesz ich ogarnąć? Czy oni giną tak już na amen? Że oni tak giną, że tego killem? Ty, no, tutaj gdzieś leżą zwłoki. Nie zapisałem się pewnie. No przecież jedynka Elka. O nie, w pierwszej misji stracić ludzi. Jaki przypał. Łobuziak, siema. Ja się jeszcze nie zapisałem. Kurde, no nie mogę. Nie da się ich tutaj wyleczyć nigdzie. Najgorzej. Kurde, cała ekipa. I jeszcze straciłem tego ziomka, co mogę głuszać. Ale lipa na całego. Najgorzej. Cholera jasna. Siema, łobuziak. Siema. No jak ja to zrobiłem? Kurde, przybiegła cała ekipa tutaj i koniec.
Tylko najgorzej, że no, niby koniczna powinna ich uratować, nie? Ale chyba po prostu ich dobili już tak na amen, no nie? A z drugiej strony wydaje mi się, że powinniśmy móc koniczynkom ich uratować normalnie. Więc nie wiem, jak to do końca działało z tą koniczyną. No nie widzę tutaj, wiecie, żeby oni mogli jakoś się wyleczyć nawet. A gdzie oni w ogóle zginęli? Bo ja też tak przegapiłem. A, leży tu na środku placu, ale niestety właśnie nie mogę nic z nim zrobić. Przydałoby się uciec za miasto gdzieś i schować. Oczywiście jak widzicie, ta mapa jest przeogromna naprawdę i tutaj, kurde, tutaj można siedzieć nad tym strasznie długo, ale szkoda, że zginęli, no. Rety, no, niech to szlak. Robin? Nie, Rety, Robin Hood, który za chwilę też zginie pewnie. Dobra, biegniemy, biegniemy, Robin. Biegnij, 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 nie zatrzymuj się. Robin Hood, yeah! Tobi wspierający się Masiewa. Dzięki, dzięki. Dobra, chłopaki, biegniemy, 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 biegniemy. Nie, Statli, ty też musisz przeżyć. Przeżyj! Cholera. Trzeba wiać jak najdalej. W sumie moglibyśmy tutaj spróbować. Jeśli to nie Robin Hood. Jeśli to nie robi Hood, bo jadł. Powracam, siemano, siema, siema, Tobi. Siema, siema. Okej, okay, teraz się tam wbili, super. Bardzo dobry pomysł. Uciekajcie, uciekajcie. Nie, no i szlak. Dawaj, Robin, ty musisz walczyć. Najgorzej, kurde. Jak to się grało? Dobra, lato, twoja mocność. Tak jest. Okej. Najgorsi są łucznicy, mówię wam. Łucznicy są straszni, kurde. Dawaj. O, cholera. Tylko najgorzej jeszcze, jak się walczy dwoma naraz, rękami, to oni wykonują to samo. Pięknie, dobra. Robin gdzieś dostał, cholera. I dziękuję za subskrypcję. Pozostał magnatem. Tobi oczywiście, witamy w Polonii. Mam nadzieję, że Tobi przyniesiesz mi trochę szczęścia. Przyda się na pewno tutaj. Okej, okay, leżutki koleś. Dobra, Robin, teraz by się przydało, żeby Karl trochę się wykazał. Śmierdzący kurz. Dawaj, salto. Yeah. I jeszcze strzał. Jeszcze strzał. Dobra, super. Teraz możemy się spróbować wyleczyć, bo jest naprawdę krucho. Straciłem dwóch ludzi! Siema, siema, Tobi! Proszę przywitać czat Tobiego. Siema, siema. Raz, zaraz wracam do sklepu. Spoko, loko. No nie! Czekajcie, jak działały te koniczyny, no? Wydaje mi się, że koniczyny też chyba mogły tylko działać na tych, na... Jaki on na bohaterów takich głównych, a nie na tych tam takich lapsów, no nie? Ale szkoda, bo straciłem dwóch najfajniejszych ziomków, to za mnie Karl Snycerz, który jest botem największym. No trudno, życie, ale szkoda, szkoda, szkoda. Czy są jeszcze jakieś tutaj, właśnie, tutaj są... W sumie możemy spróbować jeszcze co nieco zrobić, ale powiem wam, że w sumie i tak udało się większość rzeczy zrobić, także nie najgorzej. Tylko straciłem dwóch ludzi na samym początku, ale to jest, widzicie, kara za to, że się nie ogarnęło. Oczywiście. Ach, cholera. Najgorzej, że... A, dobra, oni się tam schowali, więc spoko. Wydawało mi się, że pobiegną po tych... po straże. Dawaj, Robin, walnij go. O, nie odeszło. I jeszcze w drugą stronę. U, zakończył się w głowie. Jeszcze raz. Dobra, poszło. I zbieramy hajsik. Nieźle, nieźle. Także spoko, siema, hejo, witam. Nareszcie moje dzieciństwo. Za mało lata wszystkich zabijałem, a w tej grze powinno się oszczędzać jak najwięcej żołnierzy. Wtedy nie ma frajdy, pozdrowień. Dokładnie tak, pozdro również. No właśnie, problem w tym, że jak chcemy oszczędzić tych ziomków, co on tam robi? Trzeba walnąć tego gnoja, ja. O, jeden problem. Jesteś zbyt tłuściutki, żeby być takim cwajączkiem, ja. Nie możesz tutaj być. No i właśnie, tu leży mięsko, którego nie możemy podnieść, bo właśnie Karl, znaczy ten ziomek, cwaniak nam zginął. Tutaj by można było po jabłko pójść dla tego zioma. W sumie, więc spoko. No szkoda, 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 że tych ziomków tutaj nie mam. Straciłem biednych ziomków, szkoda ich, no cóż. Okej, okay, idziemy po jabłuszka. Oczywiście tutaj... Można by było uratować tą babeczkę z opresji na przykład, ale to można spróbować właśnie odciągnąć uwagę na przykład rzucając jabłko. Więc możemy spróbować oczywiście. Dawaj, ziomek, jabłuszkiem. Byk! Ale poszło. Dostał jabłkiem. I co? Teraz... idiota! Ojeja, ale wredny. Okej, okay, ten teraz pójdzie gdzieś tam biegać. Zastanawiam się, czy jak rzucę w tego drugiego też jabłkiem, to też będzie ten. Też będzie zdziwiony czy coś. Kurde, no nie mam go wyruszać. Okej, okay, zobaczmy. Żeby... O, cholera, to mnie zobaczył. O, ła, 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 ła. Tu się zrobiła niezbyt dobra impreza się zrobiła. No i oczywiście łucznicy za plecami, no jak żeby inaczej. Okej, okay, zrobimy tutaj taki mały manewr wymijający. Tak, żeby do Robina dobiec ogólnie, nie? To było... To nie było zbyt dobry pomysł. Żeby nie chciałbym tego stracić, bo ma dużo dosyć ziół leczniczych, one są mega, mega ważne. Więc wyciągniemy Robina z tego, z młyna. Robina ze młyna, dawaj, jo, witam wszystkich, Natalia, dzień dobry, Natalia, hej, cześć, cześć. Okej, okay, Robin, dawaj. Zrobimy tu szybką akcję. W sumie Statleya powinien zostawić. Będziemy Robinem tutaj karać botów. Siek, pięknie, no musi boleć gościu, je.
O, co się stało? Jeszcze się mogę cię walnąć? Chciałem jeszcze mu walnąć z piąchy, ale nie pykło. Dobrze, także sikanku robimy na całego. To obicwaniak, siema, witam, TheWolf.pl, hej, hej. Dobra, czy jest tu coś jeszcze do zebrania? Były jakieś questy chyba. O, są strzały. Przydałyby mi się strzały. Jej, statlejowe siaty by można było zebrać. I na górze 5 strzał. O, shit, kusi. Ale szkoda, kurczę, bo no właśnie, straciłem ziomka, który mógł strzały podnieść. Byśmy mogli później je tutaj ogarnąć. No, ale... Spoko, pierwsza misja. Muszę sobie przypomnieć, jak się grało. Ta gra wcale nie była taka prosta, jak się wydaje, nie? Okay. Tego chyba nie możemy strzelić z tego względu, że gościu jest opancerzony dosyć nieźle. A możemy spróbować go podejść od tyłu i walnąć mu luja ogłuszacza. Następny. Poszło pięknie. On by robił całkiem spore te problemy. Tobi, no spoko. Smutno mi trochę, że straciłem dwóch ziomków na pierwszej misji. Że straciłem dwóch ziomków i trochę to... Trochę to boli, no nie? Okej, dawaj, Robin. Pięknie, całkiem nieźle został. 30? Kościu! Ale mi sypnął, matko. To bolało. Okej, spróbujemy tego łucznika jeszcze zastrzelić. Ale dostałem. Nic nie zostało, panie. No raczej, że nic nie zostało. Najgorzej, że żeby strzelić z łuku. Znaczy, że nie wiem, jaki był zasięg łuku. Okej, teraz możemy strzelić. I myk! Pięknie, dobra. Weźmiemy sobie tą strzałę jedną, też zyskamy. Hejka, hejka, witam wszystkich, chodź, pomacam cię moim cepikiem. O, to później będzie, jak tego kuzyna tam uratujemy. To będzie macanie cepikiem. Dobra, przydałoby się jeszcze postrzelać. Jak mam zdobyć 5 strzał, to akurat byśmy mogli wystrzelać tych ziomków. Przydałoby się na początek tego właśnie najgrubszego z nich. Co on wyprawia? Kurde, on powinien schodzić na hita, no nie? Na Boga, łucznik. Robin, jak ty strzelasz? Co to miało być w ogóle? Ziomek. Oj, pięknie, że ci w ogóle nie ogarnęli sytuacji trochę. Najgorzej, że teraz oni będą... O kurde, ten kusznik wali za 30. Ten kusznik wali za 30, Robin! Tak, boję się, bo za chwilę ten kusznik mi przywali z kuszy. No właśnie, i będzie bardzo krucho. A nie ma mojego leczącego zioma obok. I najgorzej. Ale spoko. Dobra, no to ziomek masz teraz cięgi. Będzie bicie. Koniec tego dobrego. Ach, te legendy robimy skateboarda. Tak jest, to się zgadza. Celowałem niżej. Ty po jajeczkach? Nie ma takiej opcji. Dawaj go, Robin. Sieknij bydlaka. A co to miało być? Słabe przestawienie. Robin potyka się o własne nogi. No, kurde. A, i gwiazdki nad głową. Gwiazdki nad głową. Robin macha mieczorem, koziorem. A, później dostaniemy oczywiście pałeczkę, dzięki czemu... O nie, on będzie strzelał za 10! Dawaj, Robin. Uff, na szczęście. Okej, jeszcze tamtego jakbyśmy... Gorzej, że właśnie ci łucznicy, naprawdę, kurde, kusznicy i łucznicy są zmorą tej gry. O kurde, Robin, to bolało. Zdarza tego trafić? Nie, okej. Okay. Nie mają łuków, mają, kurde, mieczorki, koziorki. Super, wyciąłem całą wioskę ludzi, cudownie, siema, Johnny, siema. Dobra, zrobimy szybką akcję zbiórki rzeczy dla powodzian. O, cholera jasna, zobaczył mnie chyba ten. No właśnie. Po posiłki się udajmy, nie, on nie może się udać po posiłki, cholera jasna, stalej. Niech to szlak, nie wiem gdzie on pobiegł, ale lepiej uciekać. Zbrać nogi zapas. Okej, okay, możemy oczywiście skoczyć po siatki. Robin w międzyczasie niech skoczy właśnie po strzały, których i tak zmarnowałem już dostatecznie dużo. A można by było w sumie spróbować podejść tam jakoś po cichaczu. O nie, biegnie ten grubas, cholera. Ale może biegnie po ludzi do zamku. Chociaż nie, on chyba biegnie się schować. No, nieważne. Okej, gdzie ty? Po co ty, Robin, może tu wskoczyć? Też dobre pytanie. Okej. Okay. Skocznijmy tego gościa trafić. Problem w tym, żeby on nie zawołał. Właśnie nie zawołał. Posiłku, świetnie. Teraz tego trzeba walnąć. Elo, Lamron 3 Hundy. Dzień dobry. O nie, cholera. Słabo, za słaby cios robi, nie? Najgorzej, że teraz mamy dwóch ziomków na głowie. Dobra, na szczęście nie jest tak trudno. Na szczęście jeszcze ogarniamy. Pieniążki jeszcze padną, dobra. Wchodzimy do tego, idziemy po strzały i spadamy stąd. Stali, czyż się szykuj na wyjście. Gdzieś tutaj, a ten gdzie siedzi? A, ten tutaj, więc tego można tutaj podesłać do tego. A Robin, no mało HP, więc lepiej pilnować się. Możemy się schować na przykład tutaj chwilowo. Tu nic nie było? O, wydaje mi się, że w późniejszym misek będzie. Mam pytanie, jasne, pytaj ziomeczku. Śmiało. Co po Robin Hoodzie? Harry Potter? Dobra podpowiedź. No w sumie, Jack Bank, czemu nie? Pomyślimy. Adim, pozdrawiam również, ciepłutko serdecznie. Dobra, Robinie, słuchaj, teraz robimy wyjazd z baru. Tylko problem w tym, że oni tu oczywiście siedzą, więc trzeba wyciągnąć właśnie chociażby tego kusznika stąd.
Żeby Kuszling nie robił nam problemów. Robin, Robin, dawaj tędy. Broń się, kanalio. On chyba powinien teraz zejść jeszcze na dół. Zobaczymy za chwilę. 5 minut mnie nie było, coś ty zrobił. Już ci nie żyją, no dwóch ludzi mi skinęło. Laska pobiegła za mur i przyprowadziła wszystkich żołnierzy z okolicy po prostu. Nie. O, Stalni. Cholera. Niedobrze. No niestety, właśnie to jest problem, że po prostu zlamiłem na maksa, nie? Zapomniałem, że tych ziomków, tych takich poboczniaków, nie można strzeszać koniczynkami, więc trochę przegrałem życie, no. Straciłem dwóch najfajniejszych ziomków, wybacz. Zapomniałem, jak się gra w Robin Hood. Jak mogłeś, kurde, jak mogłeś, Robinie, stracić ludzi już na samym początku, najgorzej. No niestety, zapomniał człowiek, jak się grało i trzeba sobie przypomnieć, ale spoko, już nikogo nie stracimy. Ku pamięci tych dwóch ziomków. Dobra, szybki rzut. Szybki rzut monetą powinien zrobić co? Sprawę tutaj. Czy coś mi się przywidziało? Czy mi się coś przywidziało? Czy to możliwe? Tak, okay. Kim jesteś? Cholera, strzeli się? Niemożliwe. Kurde, i co? Złoto wam nic nie ten? A, Robin, nie o to chodziło. Ale spoko. Możemy walnąć po prostu. Zwycięstwo! 80, cholera. Dobra. Wiejemy. Nie wiejemy, tylko bijemy. Kurde, ziomek, dawaj, proszę. Bandyto. To się zgadza akurat. Witaj, Robin, piękny klasyk. Pan Rodor, siema, cześć, cześć. Tak jest. No, trzeba sobie przypomnieć na całego. Świetna gra, kurczę, no. Fajnie, bo jest mega taktyczna i naprawdę można tutaj w niej dosyć nieźle poszaleć. Okej, chyba zebrałem wszystko, zrobiłem wszystkie questy, jakie mogłem. Sprawdźmy jeszcze na mapie, czy coś zostało. Jak widzicie, mapa też jest. Tutaj coś jest jeszcze. Strzały na dachu. Cholera. I pod bramą jest jeszcze znacznik. Jakbyśmy uleczyli trochę Robina... Gdzie ten snyczerz siedzi? Cholera, siedzi pod samym wejściem. Niedobrze. Przydałoby się... Czekaj, gdzieś... jak się chowało mapkę? Gdzieś się klikało na nią chyba, nie? Okej, okay. To jest, że nieprzyjaciela. A, dobra, na razie mapka niech wyląduje gdzieś na boku. Dobra, ty! Ja ci strzelę! Ała! No nie bij mojego ziomka Karla, no! Carlosi, dawaj! Dawaj mu salto tutaj sprzedaj na twarz. Ja, pięknie, to mi się podoba. Okej, musimy pójść wyleczyć u Robina. I skoczymy jeszcze pod strzały może jakoś. Co się brąci lungi? Stadli. Cholera, no! Cała ekipa ciągle przebiega, ja tu wykończę cały zamek po prostu, no! Cały zamek wykończę. Niech to szlak. Pełno jeszcze ludzi. Broń się, lub nie. Najgorzej, że są pobijani, ja muszę wyleczyć wyleczyć moich ziomów, nie? Zostawię to. O kurde, to jest ten. Jest gruby rycerz. O fuck, Stanley, ale kurde, wszyscy tak, nie. Stanley, nie gin, cholera. Nie, no i właśnie. Będzie trzeba ocucić go. Będzie trzeba go ocucić. Nie. A, jeniec, cholera, dobra. Spoko, jeńcem może być, bo bałbym się, żeby nie zginął. Oczywiście można było go wyleczyć koniczynką, no nie? A jak widzicie. Ale nie chcę tego robić teraz. Nie chcę tego robić teraz, żebym... Kurde, Robin, dawaj, ty, bo cię... Jezu, Robin! No co jest, gościu? No raczej, że tchórz, zaraz zginiemy. Dawaj, snycarz, lecz Robina. Kurde, jakie wciry, jak, co tu się dzieje, ty? Ta gra zawsze była taka trudna, jak ja w to grałem. Ej tam, mój nie Boże. Się. Jedziem, Robin, z Foxem, dawaj. No dawaj, Robin. Nie dostaniesz no, Robin, ładuj gościa. Dawaj jeszcze raz do strzała. Poklikaj go. Kto tam? Kurde, ale to było strasznie. Stój, bo strzelam. Kurde, no nie. Nowicjusz? Nie, ja ze starego obozu. Ha. Dobra. No i co, teraz tego kurde gnoja trzeba by było walnąć. Spróbujemy go walnąć właśnie z piąchy. Kto teraz? Okej, dobra. Teraz szybko wynośmy się już stąd. Wydaje mi się, że nie ma sensu już dłużej. A nie, miałem jeszcze Robinowi pójść po strzały, ale wydaje mi się, że nie będę kombinował, bo nie pamiętam, jak się grało. A szkoda by było wszystkich stracić. Już i tak jedną kończykę musiałem zużyć, którą dostałem na początku gry. Niedobrze. Okej, misja zakończona sukcesem. Takim bardzo naciąganym sukcesem. Robin, idź z nami do Sherwood, gdy szeryf zajął twoje ziemię, rozbiliśmy tam obóz, to idealne miejsce na kryjówkę. Więc, jak widzicie, uratowane życia 40/88, nowi ludzie 2. Karl Snycerz jest nowym członkiem kompanii Statley. Niestety, straceni w walce 2 kompanii. Bardzo słabo, no ale cóż, jesteśmy Robinie, załóżmy tu naszą główną kwaterę. Jeśli nie podążymy krwawą ścieżką, zyskamy wielu sprzymierzeńców. A kiedy już wesoła kompania powiększy się, nauczy nowych ludzi, jak przy pomocy leśnych zasobów produkować nam potrzebne rzeczy. Także, niestety przez to, że mamy tylko tak naprawdę 2 ludzi, co jest mega kruche, no będziemy musieli jakoś rozdysponować tutaj to. Więc Karl, ty byś mógł się na przykład zająć robieniem ziół leczniczych. To jest bardzo fajna sprawa i no mega przydatna.
A nie, tu są strzały, okej. Okay. Zioła lecznicze chyba były... Nie, czy nie tutaj gdzieś na dole? A, nie wiem. Okej, okay. Jak tam Robin się trzymasz? No, Robin jest na full fajnie wydentegowany. Zobaczmy właśnie, bo nie pamiętam w którym miejscu. Chyba tu się ziołka robią. Tak, tutaj możemy przygotowywać nasze zioła lecznicze. Także ten będzie robić strzały, ten zioła lecznicze. To są takie dwa w sumie główne... dwa główne surowce. No oczywiście mamy też... O, jest ten! Robert chyba tutaj, z tego co pamiętam. Chyba jakoś tak się nazywa ten ziomek. To można ćwiczyć walkę mieczem. Tylko przeczytam jeszcze najpierw tego właśnie. Mój kuzyn Robert, bardzo doświadczony rycerz. Niestety względu na swoje rany nie może brać udziału w walce, ale ćwicząc z nim ludźmi możemy się doskonalić. Więc możemy tutaj ćwiczyć na przykład kombosy. Jestem gotowy. Więcej! Robert jest największym gangsterem w okolicy. Jemu nie przeszkadza to, że dostaje w ciry. Krzyczy tylko więcej i do przodu. Dobra, już Robert, nie będę cię obijał. Szkoda mi mojego imiennika. Okej, okay. No więc tak to wygląda. Możemy tutaj ogólnie szkolić naszych żołnierzy. Tu na górze możemy robić chyba siatki. Tutaj nie pamiętam co jest w sumie. Chyba jakieś piwka czy coś będziemy później robić właśnie dla jednego z mnichów, który będzie mógł je rozstawiać. Więcej, panie! Tutaj ziółka, tutaj mogą się leczyć naszej kompanii, tu mięsko, tutaj jabłka, tutaj jeszcze coś innego, chyba tam jakieś browary. Tutaj łucznictwo, Robert właśnie, a tutaj chyba będą właśnie zebrania kompanii wesołej. Więcej! Okej. Okay. Pytanie jakieś, nie znam ani wygląda, ani Robina, chcę się dowiedzieć, ale co się stało? Coś nie przeczytałem, Lamron, przepraszam, pytania. No, może napisać jeszcze raz, bo nie widziałem. Jeśli chodzi o mnie i o wagona, no to nic się nie stało, nic nie ten. Bohu, siema, dobry wieczór. Cześć. Za każdym razem, gdy prowadzimy do Sherwood, zapiszę na tym zwoju, co nasi ludzie wytworzyli. A, no właśnie. Także co do wagona, mieliśmy razem nagrywać, ale jednak ze względu na to, że ja mam mało czasu, no musiałem podziękować wagonowi za tą propozycję, mimo wszystko. Fajnie z jego strony, że wyciągnął do mnie rękę, ale niestety nie mogę z nim za bardzo nagrywać właśnie w tym momencie, no bo sam nie mam zbyt wiele czasu, a nie chcę tracić, żeby on tracił na mnie ten czas też. Więc spokojnie, wszystko dobrze, nie mam żadnej kosy z wagonem, wszystko jest okej, blues i gitarka i w ogóle fajnie. Także po prostu podziękowałem wagonowi, wagon powiedział, że okej, nie ma sprawy, że dzięki i tyle. No i spoko, luź, no nie? Także porządna uczta do regeneracji sił przydałaby się. Ja mam wodę dzisiaj. Przygotowałem sobie coś do picia. No i pierwsza misja nas czeka. Oczywiście zwiadowcy informują na temat konwoju. Debiut. Drogą jedzie powóz pilnowany przez ludzi szeryfa, więc zróbmy akcję. To droga, która prowadzi nas skraj lasu. No i oczywiście z racji tego, że moi towarzysze są mocno pobijami, pójdziemy na tą misję solo Robinem. Powinno się udać, przynajmniej mam taką nadzieję. Szefo, cześć. Och, serduszka. Okej. Okay. Także spoko. Oto droga, która prowadzi nas kraj lasu, więc weźmiemy Robinem, pójdziemy sobie solo na tą misję. Będzie trochę łatwiej ogarnąć, plus będę miał pewność, że nikt nie zginie. Jednak Robina samego łatwiej ogarnąć. Drogi łączące miasta Nottingham... Nie, Nottinghamshire i Yorkshire biegną przez Sherwood. Od kilku dni ludzie Stanleya i Robina zostawiają różnego rodzaju pułapki na ludzi szeryfa. Stanley nazwał jedną z nich zgniataczem. Jej zadanie to przewrócenie wozu i zatrzymanie konwoju. Ludzie Robina ukryli się pod tertami suchych liści, by w razie czego pomóc, ale wszystko powinno pójść gładko. Właśnie nadjeżdża powóz. Pierwsza misja w lesie. To jest najfajniejsza zabawa chyba, powiem wam. Najfajniej tutaj to się robi. Szybko. Matko, tam tego powoźnicę gdzieś przyciągło po lesie, biedny. Sprawdź tamto miejsce. Tak jest. Dawno zacząłem? No, już godzinkę gramy, kurde, a ja dopiero pierwszą misję w lesie robię. Nieźle. Ale spoko. Teraz, no niestety, musimy nadrobić braki nasze w towarzyszach, więc nie możemy teraz nikogo zabić, żebyśmy dostali naszych nowych towarzyszy. Strzel z łuku do tego celu, a Robin da ukrytym łucznikom sygnał do ataku. To powinno ściągnąć uwagę strażników. Oczywiście ci łucznicy mogą zginąć, a jednak szkoda mi nawet takich zwykłych jakichś tam NPC, więc nie będę korzystał z pomocy raczej tych ziomków. Na początek oczywiście strzelimy w tarczę, aby pozbyć się tutaj strażników. Jak widzicie, zwisają teraz nad drzewem i już nie są problemem. Sprytnie zaprojektowana przeciwwaga spowoduje, że gdy strzał trafi do celu, siatka rozłożona na ziemi zostanie podrywana do góry. Tak jest. Pamiętam, że strasznie lubiłem te właśnie misje w lesie. One bardzo fajnie je można było robić, wykonywać. Mega mi się zawsze podobały. A
I były mega, mega w ogóle przyjemne do robienia. Te misje w miastach były zazwyczaj dosyć ciężkawe, no a jak młody Robin był, no to wiadomo, że nie ogarniał do końca, jak to wszystko działa, więc no. A tutaj są takie fajne pułapki właśnie, możemy zaciągnąć przeciwników w nie. Czyli w swojej kompanii ukryła się za liczmi tego drzewa, rozkaz zrobienia są jasne, musisz zaczekać, a strzelić z łuku do celu. Więc wiadomo, jak się strzelimy w cel, to się coś stanie. A tutaj kilka dziur przykrytych liczmi i gałęziami. Można spróbować zwabić tutaj paru żołnierzy, więc spróbujmy to zrobić, już pierwszy spadł, oczywiście jak przebiegniemy się tutaj, to powinni właśnie powpadać pod te pod gałązki powiedzmy. Okej, cholera, oni za dobrze mnie widzą, skubańce. Jeszcze ci pokażę, nie, 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 Robin, znaczy Robin na szczęście, Robin może walczyć teraz kijkiem, co jest mega fajne, ale oczywiście my możemy sobie uciec, dzięki czemu odwrócimy trochę uwagę. Znaczy, trochę okrężną drogą pozbędziemy się przeciwników z naszych pleców. Jest tam kto? Ktoś ty? Kurde, ale się was narobiło teraz. Wydaje mi się, że wy macie jakiś za duży zasięg. Zawsze się udawało przebiec normalnie. Okej, możemy oczywiście też bić dzięki temu, że mamy kijek, więc nikt nie zginie. Przynajmniej dopóki nie... Okej. Przynajmniej dopóki właśnie nie weźmiemy ten. Ty zginąłeś? Ty, on zginął? Z kijka chyba się nie dało zabić, z tego co pamiętam, o ile dobrze pamiętam. O, rercia. A ci ziomkowie za krzakami to też przecież z kików chyba strzelali, znaczy bili, z tego co pamiętam. Czy to łucznicy byli? Nie, oni na takich linach zjadą i właśnie pomogą mi klepać. Także spoko, jak widzicie. Ktoś możemy spróbować wyklepać. Dawaj robić, walnij go. Dobrze. Niezła rozruba. Mateuszu, dzięki za dotację. Dzięki, dzięki. O nie, kurczę, no, liczę, że mi bardzo pomogą. Okej, dobra. Tak jest. Dzięki, Mati, za złotówę. O, jak widzicie, udało nam się na szczęście całkiem nieźle tutaj zrobić rozpierduchę. Skrzynie roztrzaskały się pod naciskiem zgniatacza, wystarczy napełnić kieszenie. No i dzięki temu zdobyliśmy już sakiewkę. Jeszcze zajrzyjmy, czy przypadkiem gdzieś jeszcze czegoś nie zostawiliśmy. Możemy spróbować ogłuszyć też tamtych żołnierzy, ale oni już nie sprawią nam kłopotów. Jest nieźle. Kije też były śmiertelną broń, przypomnij sobie co było mowa w walce z turem w Rizenie. O dobra, w Rizenie, a nie w kurde tym. Kolejne postatleje te kamienie są dobrze wyważone. Silniczek powinien dać sobie radę zepchnąć je stąd. No tak, ale właśnie niestety zginął mi ten silny człowiek, którego mogłem zabrać na tą misję. No cóż. Ale właśnie, no kostur też może być śmiertelny, no ale no bez przesady. Co pamiętam, to tutaj to tak... No nie, musiał dostać naprawdę potężnego hita. Chyba musiałem walnąć mu mega, mega mocno przez łeb. Mając 6-8 lat ta gierka była trudna. No, była, właśnie była trudna, ale człowiek bez problemu sobie dawał mniej radę, nie? Jeden problem mniej. Okej, oczywiście im też sprzedamy luje ogłuszacze, tak żeby już każdy był na pewno elo elo. Okej, no i weźmy co nasze i spadajmy. Ale właśnie śmieszne, nie? Bo kurde, Knights and Merchants też się grało. Kurde, no przecież. No ale właśnie, kurde, w Robina też się kurde nieźle pogrywało. No i proszę, Robinowi udała się pierwsza zasadzka. Wracajmy do Sherwood, aby to uczcić. No i właśnie, kurde, w tego Robina się tak grało i nikt nie ginął, na przykład normalnie się walczyło, w ogóle tak wiecie, nie czuło się, a tutaj kurde pierwsza misja już mi zginęło dwóch ludzi, takie what? To aż tak źle było? Zwycięstwo! To pierwszy... To po raz pierwszy udało się Robinowi wyciągnąć ludzi szeryfa w zasadzkę. Zapewne ten szeryf będzie... Teraz szeryf będzie ostrożniejszy. Być może następnym razem nie pójdzie tak łatwo. Ale póki co Sherwood panuje nastrój zabawy. Uratowane życia 11-13. Ujujuj. Nowi ludzie 5! Patrzcie, co się dzieje. Właśnie dlatego nie warto zabijać w tej grze tylko właśnie... być miłym i wiecie, ogłuszać tylko, bo właśnie dzięki temu będziemy zyskiwać nowych ludzi. Ten będzie robił mięsko na przykład, ty byś mógł pójść spróbować na przykład na górę robić tam coś. Widzicie, będziemy mogli teraz rozdysponować tutaj tych ludzi. Ty byś mógł pójść na przykład trenować z łuku, bo Patryk Krawiec na pewno będzie dobrym łucznikiem, nie? Nie, 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 łucznik, miałeś łucznikiem być. Idź tam, idź łucznikować, super. Jeszcze tu jakiś ziomek został. Ty możesz spróbować pójść robić siatki. A, sakiewki na górze się robi. No właśnie, sakiewki na górze. Na dole później będzie się piwka robiło. Łucznik będzie strzelać. Okej. Okay. Któryś z ziomków, ty strzały zrobiłeś. Elegancko strzały nam zrobił. Ciekawe, ile tych strzał będzie. Weź zbierz właśnie ziółka. Okej, okay, zajmij się robieniem tego. O, siatki też będą. Kurde, mamy już wystarczającą ilość ludzi do wszystkich zadań. Z tego, co chyba na to wygląda. Także całkiem fajnie. No, spoko. Możemy na przykład zrobić... Ja często będę pewnie korzystał z czego? Myślę, że z ziół będziemy często korzystać. A jak tam się wyleczyliście? Nie, Stanley, ty byś się mógł leczyć w zamian za to, bo naprawdę gdzieś obrywałeś.
No cóż, pierwsza misja nie była łatwa w zamku, znaczy ta tak jakby druga. Zmykam, cześć Paulino, dobranoc, mam nadzieję, że obejrzysz później powtóreczka. Dobranoc, cześć, cześć. Czy uważaj, ze starych czasów każdy był pro i leciał z solucji, no w sumie też racja, no. Chociaż ja akurat z solucji nie korzystałem jakoś super często. Znaczy miałem taki poradnik jakiś tam, taki, była książeczka, wiecie, kiedyś jak wychodziła gra, to w pudełku z książeczką, z poradnikiem, no ze wszystkim, mega. No więc do Rizena tu nie ma mowy, że jak Robin wywalnie gościa kijem w czachę, to czaszka mu pęknie. Nie, 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 niemożliwe, Robin, taki łobuz. Czyż te jabłka nie są piękne? Zerwij kilka, obsadzą ci się, kiedy rzucisz im w żołnierzy. Tak jest, Robinie. Nie będziemy rzucać na razie w żołnierzy jabłkami. Można by było zebrać trochę tych strzał. W sumie moglibyśmy dać te strzały naszemu ziomkowi, który tam trenuje. Wytworzyliśmy 3 strzały. Podziękowania dla jednego wesołego kompana. Dla jeden wesoły kompan. Lecznicze 3 ziółka. Całkowity wynik. Procent wszystkich uratowanych 59. Mało! Nieco ponad połowa ludzi uratowanych. Bardzo niedobrze. Musimy na pewno postarać się o więcej. Nara, Robinasty. Nara, siema, Przemek. Cześć, cześć. Ogłusza ich stan lejem chyba się wiązało. Tak, tak. Ogłuszać można Robinem właśnie, jak ma kostur. Plus właśnie ten duży właśnie cwaniak. Ten, któryś z tych ziomków też może właśnie ten... Może właśnie ogłuszać. On zawsze ogłusza, bo on w sumie korzysta z tej pałki. W sumie, kurde, Will Tasak, wiesz co, ty byś mógł pójść trenować z Robertem. Robert, siema, widzę! Czekaj, muszę to usłyszeć jeszcze raz. To jest mistrzostwo. No i już widzę za chwilę kolejna misja, ale najpierw... Dalej! Dawaj, ładuj! Więcej! Więcej! Więcej, panie! Więcej! 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 Robert jest najlepszy w całej grze. Więcej! 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 To jest prawdziwy... Więcej! To więcej! Powinienem ustawić sobie na dotacje, więcej! Na przykład. Nie? Więcej! Więcej dotacji! Dobrze, albo tak pociąg trzymać. Na piwków jakby był, no nie? To by było też nieładnie. Dobre. Dobra. Nieładnie. Okej, okay, Robin, słuchaj. Idziemy na kolejną wędrówkę. Tym razem gdzie idziemy? Mamy dwie misje. Mała grupa żołnierzy, źle strzeżony konwój. A myślę, że źle strzeżony konwój byłby całkiem fajny. Młodzi rekruci, będzie trudno ich zaskoczyć. Ale tu jest nowa misja. Mało oddzielnowicy, że towarzyszy komuś, kto wygląda po oborce podatkowego. Myślę, że to będzie fajniej. A, dobrze, właśnie, tutaj tak będziemy... Trzymać. A, bo Robin od razu, właśnie, przynajmniej jeden z bohaterów musi być w stanie spełnić tę funkcję. Możemy też tutaj spróbować solować tę misję. Szkoda kompanów zabierać, skoro coś tworzą. Haha, dobry jest ten Robert, taki prawdziwy Robert. No ja jestem akurat Robinem Robertem, więc... Takie, wszystko się zgadza. Wolę tego typa, wywalę od typa odrobienia sieci, dorzuć go do ziół, bo sieci to się nie przydadzą. No w sumie racja, racja. Między kolejnymi misjami w lesie nie są wytwarzane przedmioty, ani nie przybywają ludzie. O kurde, serio? Tak było? Mi się wydaje, że ci ludzie jakoś się tam mnożyli zawsze. Ja nie wiem, jak oni to robili bez kobiet, ale się... Nie, dobra, śmieszkami, już koniec. Zazwyczaj jest ten poborca podatkowy, wygląda na równie mało doświadczonego jak jego strażnicy. Z pewnością ma w kieszeniach jakieś pieniądze. Właśnie, co w sumie jest? z sieci i z jabłek nigdy nie korzystałem. Bez sensu, no nie? Okej, okay, Robin ich tutaj wciągnie w zasadzkę. Ale co? Ale co? No, także będzie trzeba. Trzeba będzie to ogarnąć. O jeden problem mniej. O jeden problem mniej, i tak wiesz. No ale niestety to nie koniec problemów. Bo jest niestety więcej ochraniaczy. W tej misji będzie jeden na rumaku, bardzo wkurzający. Tak, on strasznie ganiał właśnie zawsze. Jak będziemy próbowali tutaj wyjść, to za chwilę się pojawią żołnierze. Zobaczcie sami. Znaczy, czekajcie, nie wiem. Wydaje mi się, że właśnie... Po przejściu kawałek tutaj powinna kamerka nagle polecieć na górę i właśnie pokazać nam, że przeciwnicy wyskakują. Chyba, że się coś zbugowało. Ej, coś się zbugowało, ty. Tutaj powinni przeciwnicy przecież być. Znaczy powinno być tak, że wyjdę zza skał, to właśnie się pojawią przeciwnicy. Co się stało się, ty? Nie striggerowała się scenka chyba, cutscenka. Nie wiem, co się... Co tu się dzieje, ty? To gdzie ten poborca podatkowy zwiął? O, teraz! No widzicie? Dopiero teraz w ogóle. Wyszli zza drzew. Jadą, zdążyłem już rurkę zrobić, nie? Co to miało być w ogóle? To nieźle tamtędy, kurka, rurka. Nieźle. Robin, jutro zaczyna mi się semestr. O nie! No tak, studenci poszli, kurde, do szkoły. Znaczy, na uczelnię. O nie! Najgorzej. Ale czekaj, ale ten z koniem to chyba później się pojawia. Co mi się tak wydaje. Okej, okay, tutaj będzie niestety trzeba trochę się nakombinować, żeby oni wszyscy przeżyli. Oczywiście możemy skorzystać z pomocy naszych ziomków, którzy tutaj siedzą. Oczywiście. Znaczy, przydałoby się tam ściągnąć trochę ludzi, zanim strzelimy. No tak, studenci, do roboty, studenty, do roboty. Dobrze, dobrze, fajnie. Znaczy, w sumie spoko, nie? Kurde, tego poborcę to na końcu byśmy mogli spróbować załatwić. By się przydało tutaj jakoś ogarnąć tych z brzegu ziomków. Możemy oczywiście pomóc sobie tymi tutaj właśnie chłopakami, co siedzą w krzaku.
Zobaczymy. W sumie można by było też spróbować właśnie ich odciągnąć uwagę właśnie w ten sposób. Ktoś ty? Przejść tędy. Jeszcze zobaczysz. O, właśnie się. Obchodzi. I teraz Stać. Tutaj Robin, dawaj. Okej. Okay. A, tylko guzik, bo teraz nie jest strzelę zupu nawet. Jeszcze ci pokażę. Dobra, Robin, dawaj, kółeczko. W sumie, skoro oni są na sieci, to chyba powinno się udać ich ogłuszyć, nie? Następny. O właśnie, jak oni będą w sieci tutaj. On zginął. No nie, kurde, dlaczego giniecie? Chcę zobaczyć, jak wezmę ich teraz strzelę. Okej, okay, nie wiem, ale chyba udało się, że któryś tam ten. Kurczę, trzeba ostrożniej machać z tego kija, bo jak widzicie, nawet z tego kija sporo ten. A, nie wziąłem tutaj sobie, żeby ktoś mógł mocno kopnąć, szkoda. Okej, okay, no ale właśnie, z kija można też zabić, jak widzicie. Troszeczkę słabo. Okej, okay, Robin, spróbujmy się tędy przekraść, chociaż nie wiem, jak tędy iść. Właśnie problem w tym, że też te drzewa zawsze jakoś tak, kurde, zasłaniały tą drogę, nie widać było, gdzie się idzie czasami. No, a teraz tamten uczeń na przykład mi będzie przeszkadzał. Robin, dawaj gościa. No kurde, nie trafiłem, nie chcesz tak. Beze mnie. Dawaj Robin, świetnie. Broń się. Dawaj tego też, cholera. Dobra, na szczęście przyjemne ogłuszenie, bez większych problemów. Okej, okay, teraz tych by się przydało tutaj wykończyć. Dawaj Robin, jednego i drugiego. Kto teraz? Luj ogłuszacze, myk i cyk. Pięknie. Co on wyprawia? Co on wyprawia? Jeszcze zobaczysz. On jest ogłuszony, dobra. Szkoda, że zginął ktoś, ale trudno. I mniejszy procent właśnie mamy tego, właśnie mordowania. O nie! Myślałem, że on stoi na tej pułapce, niech to szlak. Im mniejszy stopień tego mordowania, tym lepiej, wiadomo, bo więcej towarzyszy. Okay, spróbujemy zajść od tyłu. Problem w tym, że ten gościu się przewróci na tego i będzie jeden wielki młyn, nie? Ale spoko. Kto teraz? Cholera, chciałem ogłuszyć jeszcze właśnie tego grubaska. O, wow, dostałem, niech to szlak. Przydałoby się ogłuszyć gościa. Dobrze, chyba... Nie, nie ogłuszyłem go. Beze mnie. Dawaj, Robin, ogłuszaj to. Super. Teraz mamy pieniążki właśnie z poborca podatkowego. 3000! Młody poborca podatkowy powinien wiedzieć, że ta robota jest w dzisiejszych czasach ryzykowna, a ta lekcja z pewnością jest warta jakiegoś grosza, nieprawdaż? Tak jest, Robinie. Można by było spróbować jeszcze tego spuścić Luja ogłuszacza, żeby już wszyscy poszli spać. Dziękuję. Nie zginęło zbyt wielu ludzi, także misja zakończona sukcesem. I jeszcze trochę złota do naszego skarbca. 3000 zebrane. Pieniądze zdobyte w tym poziomie 3000. 14 na 15, no i niestety nikt mi nie przybył do kompanii. Cześć Robin, pierwszy raz widzę tę grę. No cóż, perfujny strategia, studenci już pracują, akurat pobieram materiały. Dobrze, dobrze, studenci, cieszę się. Cieszę się, że pracujecie ciężko. Nie no, ale fajnie. Dobrze, że... A, przy drzewie nikogo nie ma, okej. Dobrze, że wszyscy ruszyli jak trzeba, że miło, sympatycznie, fajnie. No to jest gra mojego dzieciństwa. Wyleczenie weselnej kompanii 1, weselnikowanie wyszkolenie w walce w ucznictwie 1-1, zioła i strzały zrobione, świetnie. Weźmiemy sobie... A nie, to są... To jest stare zapiski były, cholera. Kłamią miało buźnie. A jak na Stanley, ty się jeszcze leczysz. Dobra. Jaka kolejna misja? To chyba już powinna być właśnie Nottingham albo Leicester? Nottingham. Piękna Marion, ukochana Robina z młodości, mieszka w Nottingham. I bratanek Robina ma kłopoty. Jak myślicie, idziemy do Lasencji, czy idziemy do bratanka? Hehehe. Dwójka, a tutaj chyba cała brygada. Nie wiem, co oznaczały tutaj te właśnie przy klepsydrach rzeczy. To jakieś na 62%, ale jestem lapsem, kiedyś się na 100% robiłam. Gothica 3 oczywiście będziemy kontynuować na streamach, też ze spoko, luzik. Omini wszystkich, tylko pobij tych typków obok poborcy. Też można w ten sposób w sumie? Czemu nie? Nie ma co czyścić całych grup w misjach w lesie, najpierw tylko tych, którzy zagradzają ci drogę. No, też racja. Bo w sumie wtedy też się liczy jak oszczędzony ten. Najpierw Will, później Marion. Okej, okay, możemy tak zrobić w sumie. No w sumie Will by mi się przydał. Przydałby mi się chyba w sumie. Witam Filipowski, siema, siema. Ale w sumie Lachoncję zostawimy na później, no jak tak się nie godzi, kurka, rurka, nie? Ale spoko, możemy iść. Po bratanka. Wydaje mi się, że bratanek będzie fajniejszym ziomem. Właśnie, yeah, szkarłatny Will. Wpadł w ręce szeryfa, żołnierze wkrótce odeskortują go do Nottingham, gdzie stanie przed sądem. Teraz oskarżony kradzież jest przetrzymywany w celi. Klepsydra oznacza, ile misji możesz pominąć, by ta ci nie przepadła. A, czyli jak są trzy kropki, to ona jest nieskończona, tak jakby, tak? To go można nie uratować? Holy shit, nawet nie wiedziałem. Okej, okay, no ale tak, no, czyli na to wychodzi, tak? Tu są, że dwie, a tutaj jest trzy kropki, więc chyba nieskończoność. No dobra, czyli oczywiście idziemy po bratanka, nie ma innej opcji. Trochę biednie wygląda nasz stan życia, jakbyśmy złapali naszego... gdzie jest ten ziomek, co miał? Właśnie, ty miałeś tutaj.
Weź no, Robina, opodlecz. W sumie to przydałby się ktoś na tą misję. Williama najpierw, bo to druga najważniejsza postać w grze. No jasne, jasne, wiem. Dlatego chciałbym właśnie to zrobić. Ale myślę, kto mi się jeszcze na tej misji może przydać. Przydałby się ktoś, kto umie wiązać w sumie. W sumie chyba, tak mi się wydaje. Dobra, Robin, ty się tu nie rozkokrzaj. Masz już full HP, więc dobrze. Statley by mi się przydał? Raczej nie, on jest taki mieszany. W sumie mógłby Andrew Grabarz iść na przykład, bo on w sumie tam pichci coś. W sumie, kurde, lecznicza ziółka też się przydają. Ale jednak ten gościu z tym kurde, ogłuszaniem jest naprawdę mega fajny. Więc wydaje mi się, że można... A nie, czekajcie, będę musiał wziąć Stanleya, bo otwieranie zamku oczywiście. No, chyba, że weźmiemy naszego łucznika. Ale wydaje mi się, że Statley by mógł być okej. Okay. To weźmiemy sobie taką ekipkę wesołą, w sumie. Czemu nie? Uderz mnie! A Statley chyba też może ten... Chyba może też związywać ludzi, więc spoko. Myślę, że trzech ludzi nam wystarczy do tej misji. Uderz mnie! Gdzie ty biegniesz, gościu? Dawaj tutaj szybko, nie ma czasu. Dobrze, tak, bierz Statleya, gościa z maczugą i tego odziół. No tego odziół to nie wiem, czy będę brać w sumie. To chyba i tak będzie całkiem fajna stealth misja. A co to za streamik w poniedziałek? Dobry wieczór. Cześć, Jack Boss. Cześć, cześć. No taki. Facebooczek w tle Robina. Właśnie miałem sprawdzić dotacje, czy się nie lagują. O, shit! I wywaliłem właśnie w tym momencie gro. Nie zapisałem się! Nie robi tego gro. Zawał serca. Najgorzej. Nie, zapomniałem. Tu nie ma autosave'ów, moi drodzy, więc wiecie. Misja zapisana. Uff. Dobra, mamy ziomków. I chyba to powinno... Wybierz postać, którą wyście, że nie musimy wysyłać. Dajcie chwilę, sprawdzę właśnie tylko tutaj tą przeglądarkę. I w sumie tego Facebooka też bym mógł wyłączyć. Okej, dobra, spoko, luzik, twoje posty. A, przypinki, wszyscy na przypinki widzę chętni, tak jest. O, czekajcie, bo jeszcze tutaj widzę jakieś zdjęcie. Już wyłączam Facebooka, nawet wizytówki, cholera, wszyscy przygotowani na PGA, kurde, to mi się podoba, to jest to. Okej, lecimy dalej, Rysiak TV, siema, co zaliczanie, odliczanie do końca streama jest zrobione. O, shit, wywalił mi właśnie internet, niech to szlak. Zaczekam chwilę. A nie, nie wywaliło. Miałem zero wysyłu przez chwilę. Cholera, mam nadzieję, że to tylko chwilowe było. Aki. Okej, ja mam 67-68 osób w tej chwili. Kliknij F5. Klik. F5 nie działa niestety, moja droga. To tak nie działa zbyt dobrze. A w ogóle odliczanie jest na tyle śmieszne, że jak ktoś wyśle dotację, to tam się doliczają chyba jakieś minuty za każdą dotację. Przynajmniej tak jakoś jest to ustawione, nie wiem dokładnie jak. Ale okej. Hej, czy mi się zacięło, czy Rubina ogląda tylko 8 osób? Nie wiem, ale może ci się wydaje. Ale nawet jak tylko 8 osób, to i tak warto pograć. Chociaż nawet dla jednej osoby streamka zawsze warto zrobić. Robin dowiedział się od Statleya czegoś o swoim bratanku. Otóż karłatny Will jest jednym z nielicznych, którzy próbowali sprzeciwić się szeryfowi. Dotychczas udawało mu się umykać żołnierzom z Nottingham, ale w końcu został pojmany. Także chodź, pomacam cię moim cepikiem, yeah! To chyba była misja, która była w ogóle wypuszczona w ramach demo misji. Bo kiedyś gry miały wersję demo, co jest całkiem ciekawe. I właśnie to chyba była misja z właśnie wersji demo gry. To jest też fajna muzyczka. Okej, tu jest oczywiście patrol, który niestety będzie nam przeszkadzał dosyć mocno. Właśnie, jaki wy macie zasięg? Kurde, no oni w sumie nie mają jakiegoś super dużego zasięgu, nie? Zobaczcie sami. Oczywiście trzeba zaczekać, aż przejdzie ten cały patrol i będziemy ten mogli rzucić się. Will to badass, no kurde, macanie z epikiem najlepsza rzecz. Jeśli można zapytać, kiedy masz w planie Outlast 2 na VR? No tak jak mówiłem, na Halloweenowym streamie na pewno będzie. Bliżej właśnie tych takich miesięcy strasznych, że tak powiem. Weź tego, co leczy, bo może zbierasz jakieś zioła na mapie. A jak leczysz, to ci się przyda. A, w sumie racja. W sumie racja, mogły być jakieś ziółka rozrzucone na mapie i przez to nie zbiorę ich. Jest koniczyna, którą bardzo trzeba będzie zebrać. Są kamienie, które się przydadzą. A mam nadzieję, że nie będzie tutaj ziół, bo rzeczywiście, kurczę, jeśli będą jakieś zioła, to strasznie popsułem w tym momencie. A wydaje mi się, że spoko. Znaczy, kamienie są do tej. A, były jabłka, ale jabłki tak nie żywam, a Stanley może ponieść. Okej. Okay. Będzie problem z tymi żołnierzami. W sumie mogę Grabarza tutaj wysłać, żeby zrobił mam rozpierduchę. Bardzo mi się podoba w ogóle tutaj ta muzyka, zwłaszcza, że dzieje się cała akcja w nocy. Zrobimy tutaj rozróbę. Zrobimy rozróbę. Tylko dlatego, żeby właśnie ich przenieść. Dawaj, jeszcze raz. Pięknie. Upadł. Przeniesiemy ich oczywiście, bo to za chwilę przyjdzie cały patrol, więc trochę biednie, żeby tak ten... Furious, dzień dobry, hej. I Loncio, dzień dobry, Loncio cię wcześniej nie było, cześć, cwaniaku. Dobra, jak się opuszczało tych ziomków? A, okej, wystarczyło chyba prawym przyciskiem maszyn. Siema, Loncio, co u ciebie? Dzisiaj robinujemy. Witam, ale Willa jak zdobędziemy, to będzie coś mega fajnego.
Przyda się, bo on tym cepikiem jednak robi rozpierduchę na pełnej. Także spoko. Grabasz, garbasz, nie grabasz. Oj tam, tirururu, dzięki pałeczko za luca. Pamiętajcie, że jakieś lucy są za free, więc jeśli nie chcecie wydać pieniędzy, to możecie wysłać lucika i to się pojawi na streamku. Mam w dupie okay. Przeznaczenie, skrzynia jest moja. Sosna wysyła Eurosa. Dzięki, Sosna. Piękne. Co to za odliczanie? Co to za odliczanie? No tak jak mówię, to jest odliczanie do końca streamka. A no aktualnie właśnie takie zrobiłem. Tutaj chyba można się schować do młyna. To jest w ogóle bardzo fajna miejscówka do schowania. O ile ci za chwilę z tego patrolu tutaj mnie nie wbiją. Tu chyba nie będzie właśnie przeciwnik, tylko właśnie jakiś młody ziomek. Rety, Robin Hood! Robin Skateboard! Hej, Robin Hoodzie! Panie Robinie, jest tu kilku wrednych drani, którzy stale niepokoją starego Wilfrida. To dobra dusza i nie jest winny temu, że musi żebrać. Czy może pan, panie Robinie, pomoże pan? Oczywiście, pomożemy. Pomożecie? Pomożemy. Nękają. Fikadzi! Rzuca tutaj! Holy shit! Zielony cwaniak wspierający, bloczący. Nasz oczywiście magnat kochający. Ale się... Rymy cudowne. Olesław, chrobry. Dzień dobry. Chroby? Chroby. Siema, witam. Nie było mnie... Nie było mnie Wiedźmina gram, więc nie patrzę na pojedynkę. Spoko, Lancio, luz bluz. Witamy oczywiście naszego cwaniaka, ziomeczka Fikadziego. Proszę czat przywitać, za chwilę oczywiście zrobimy witamy w kolonii po raz kolejny. Fikadzi, widzę, zarzuciłeś złotem. Okej, Robin Hood, ty wejdź do tego młyna i nie pierdziel, bo cię zjedą. Oczywiście tutaj zbadamy rynek tym. To siema, witam. Fikadzi. Fikadzi, witam w kolonii. Czekajcie. I witamy w kolonii. Psz, witam po raz kolejny. Już myślałem, że udało ci się uciec z kolonii karnej. Nie ma tak dobrze. Siema. Okej, niech to diabli. Ta fortyca jest silnie strzeżona. Gdzie nie można siłą? Trzeba sposobem. Może gdzieś jest miejsce, w którym można przejść przez fosę. Oczywiście możemy przeskoczyć tutaj po kamieniu, ale zanim to zrobimy, trochę się tu rozejrzymy. Czy mogę wejść do tego ogródka w jakiś normalny sposób? Tu chyba przy tej chacie można wejść. Okej, tam chyba będzie właśnie... Będą żołnierze, których też by się przydało pokonać. A, nie, to jest ten jeden żołnierz. W sumie tą laskę też będzie trzeba zdzielić w papę. Nie! Cholera jasna. Nie. Robinie. Bo tutaj znowu będzie młyniec jeden wielki. Daj, uciekamy. Kurde, wydawało mi się, że jak go walnę raz, a porządnie, to... będzie spoko. Problemem jest to, że ta babuszka, która będzie biegała po całej okolicy, zaraz pobiegnie po jakichś żołnierzy i przeprowadzi tutaj znowu pół zamku, nie? Więc trzeba uwagi. 5 złotych, dzięki ci, Sosna. Jeszcze piąta ala dorzuca. Mało czasu, ale widzisz, dorzuciłeś i chyba się zwiększyło, nie? Czasu 5 złotych. Dzięki. Nie wiem, ile się zwiększyło nawet, w sumie nie widziałem jakby specjalnie, ale chyba coś tam wskoczyło. Dzięki, cwaniaku. Elementarny zasad na każdą misję w zamku to ktoś od wiązania, ktoś do leczenia. O! I proszę bardzo, Vordex. No chyba ten czas gdzieś tam przeczyta. Nie wiem, czy o, konie mechaniczne będą, czy nie? 999 HP, 999 HP. Cudownie! Już myślałem, że konie mechaniczne będą, ale HP to spoko. Siema, Vordex. Dzięki za 3 złote. Ktoś od leczenia, ktoś z bronią do ogłuszania. Dokładnie. Dzięki, witam. Piękne dzięki. Co można by było zrobić tutaj? Mam rozpierduszkę, bo można by tutaj zrobić. Dawaj! No, kurde, klepaj! Problem w tym, że właśnie nie wziąłem nikogo do leczenia, a ja bardzo lubię, jak widzicie, umierać. A w sumie, a nie, on nie ma mięska, to wziąłem nie tego, co trzeba, ziomka. Dawaj. Kurde, najgorzej, że się pozbyłem, że zrobiłem to na samym środku drogi, nie? To nie był dobry pomysł, w sumie. Nie zdążę chyba ich przenieść wszystkich tutaj na bok. Także okej, dobra, będziemy musieli oczywiście ekipę tutaj też zbierać. Zabierać na misję, oczywiście, no. Trzeba będzie to dobrze robić. Elementarny zestaw, tak jak Devry piszesz. No Devry, jak mówisz, że na stówę robiłeś Robina, też chyba będę musiał sobie kiedyś przejść na stówkę. Tak jak ze starych dobrych czasów, że wszyscy cwaniaczyło na pełnej w ogóle na maksa. Siema, witane jest. No przecież, kurde. Fikadzi na całego. Takie pytanie mam, jakie sposoby na szybkie wyleczenie naderwanego mięśnia? O nie, już idą, kurde. Ajajaj. Dobra. Chyba nie zdążymy już tutaj zamieszać zbyt wiele. Niestety, chyba będzie trzeba się z nimi niestety zbić. No niestety. No właśnie. Do ataku! O nie, do ataku żołnierza. To szlak. Okej, oczywiście. Będzie trzeba wyklepać. Najgorzej, żeby tamten nie obudził właśnie reszty ziomków. Czaszka ci pękła? Dawaj. Jednak dobrze jest ich tutaj wyklepać. Kurde, żeby... A nie! Będą mnie teraz tak bić. Bo plecy oczywiście. Dawaj, obrotuwa. Dobrze.
No, tutaj akurat ten ziomek jest bardzo spokojnie. Dobra, jeszcze tego szybko. Dobra. Super. Dobrze, że ci żołnierze nie uciekają tak samo jak... Łucznicy są chyba najgorsi. Okej, teraz jak ich zwiążemy, już będzie spokój tutaj. Będzie można spokojnie biegać. Sposoby na szybkie wyleczenie naderwanego mięśnia lędźwiowego przy kręgosłupie. Trochę się połamałem. Jezu, Ląć, a coś ty robił, że lędźwiowy się nadgiął troszkę. O, i widzicie, lucy wjeżdżają, także dzięki wam za lucony. I jeszcze dotacja, 5 zł, 5 minut. O mój Boże! Jeszcze 19 minut do końca świata według twojego magicznego zegara, Marcino. Jednak nie! Został uratował. Dzięki za piątala. O mój Boże, czy każda złotówka to minuta dodatkowo? Cholera jasna. Chyba będę siedział tutaj dłużej niż planowałem. Muszę chyba zweryfikować to, czy to jest dobry pomysł, bo ktoś mi wrzuci dotację, jak na przykład, nie wiem, wszystkie mistrze dotacji po prostu. Jak na przykład po 100 czy po 2 wrzucali czasami i potem o, nie ma opcji. To fajny YouTube, jak anulowałem suba i dałem od nowa, to się wyświetli Furious. No, tak działa. To tak działa, dokładnie tak. No nieźle, ale no. A właśnie, jak ja podniosę ich, to oni chyba się rozwiązują. Coś mi się tak wydawało, że było coś takiego. Że jak się podniesie związanego, to później go trzeba jeszcze raz związać. Było tak? Coś mi się tak... A nie, okej. Okay. Na szczęście nie będzie tego problemu. Dobra, Stanley, ty wracasz do tego. Grabarz już tu ogarnął temat. Garbarz, przepraszam. Nie grabarz, tylko garbarz. Garbarz od skóry jest człowiekiem. No Robin, idziemy dalej. Spuszczaj się w pierdy. Salto w tył i przekręciło mnie na podwójnie, wylądowałem na karku, a plecy mi jakoś wygięło. Ło, mój Boże, no tak, jak się salta robi, to tak później jest, ziomku. Okej, okay, będziemy spróbować tego, o, dobra, laskę, tą trzeba pierdyknąć łeb. Póki ten gościu tam poszedł. Nie, szybko, Robin! Miałeś ją, Jezu! Walnij ją w łeb! Następny. No, super, tego też. Poddaj się! A, dobra, no tego możemy akurat powalczyć. Chociaż kurde, on też... Uho, kurde, ale wjechał. Okej, dawaj. Dawaj, garbarz, dawaj. W ogóle ten wywalony na tą laskę, nie? Nieźle, dobry ziomek, nie? Jestem ciekaw, czy teraz jak do niego podejdę i mu walnę jeszcze raz, to... Jest mocno obity gościu, więc powinien teraz dostać naprawdę za duże gwiazdki. O, jeden problem. Pięknie, dokładnie. Ło, no i tak jak mówię. Oj, hajsik tu leży, nieźle. Dobra, Statley, ty się weź przenieść jeszcze bliżej. Właśnie takie też stopniowe wyciąganie ludzi jest bardzo, bardzo spoko. Znaczy wyciąganie, że wiecie... Robienie rozpierduchy stopniowej jest po prostu spoko. Ale Loncio, nieładnie, ziomeczku. Ale salto w tył to znaczy, że jakiś źle parkour, freerun, coś takiego. Diego za trójeczkę, cyk, 3 minuty, 3 dłuższy stream. Dzięki. No to jest jednak zachęcające do wysyłania dotacji, jak właśnie stream może potrwać dłużej. I możecie pooglądać trochę więcej. Ale muszę to zweryfikować, bo jednak chyba to nie jest dobry pomysł. Ale zróbmy sobie deadline 22, okej? Okay? Niech tak będzie, że maksymalnie właśnie dzisiaj stream do 22. Oczywiście przedłużanie działa tak, jak powinno działać, no nie? Ale właśnie deadline 22, no bo niestety jutro trzeba wstać do roboty. Na 3 minuty nie działa. Za chwilę mogę sprawdzić właśnie, jak to jest rozwiązane, bo na nie sprawdzałem. Jeśli nad kapusiami jest wykrzyknik, to biegnąć się schować, a jeśli nie, to zawołać straż. A, no właśnie. Tego też trzeba uważać. Okej, dobra, Robin. Spróbujmy zrobić akcję tutaj. Nie wiem, czy się da przejść tutaj właśnie tym ogródkiem, ale nie, niestety nie. Przydałoby się jakoś zakraść do tego ziomka. Problem w tym, że on chyba będzie mógł widział. A chociaż nie, czekajcie, jak podejdę do niego tutaj. Właśnie misja w nocy ma ten plus, że przeciwnicy mimo wszystko widzą nas mniej. Jeden problem mniej. Oj, widzicie, jeden problem mniej. Teraz dalej, dawaj, jedziesz z koksem, a Robin pójdzie załatwić kolejnego ziomka. Z tym chyba nie pójdzie tak dobrze. Dawaj, Robin, teraz? Super, okej. Okay. No i oczywiście grabarz już może iść powoli wyciągać. Garbarz! Jaki grabarz! Jest mu okropny, nie? Kurde, dobra, garbarz ty iść tutaj, Stanley bierze kolejnego, a Robin, ten ziomek będzie mnie widział, tak? O, niestety, on już coś tam podejrzewa w ogóle, co jest ciekawe. A nie, on chyba jest wkurzony po prostu. Okej, tu schowamy ich za węgłem, ty się możesz gdzieś schować, na przykład, o, tu są jakieś drzwi, świetnie. Przyda mi się tutaj, a dobra, tu wystarczy, chociaż w sumie tam i tak nie będzie jakoś super. Zmykam, o cholera jasna. Cholera. Najgorzej, nie? Najgorzej. A chciałem to zrobić spokojnie. Dobra, ty wybiegaj z Statley stamtąd. Uciekaj. A ty tutaj idź. Spuszczaj pierdy. Uderz mnie. No uderz. Dobra, i teraz. Z obrotówy. Gorzej, żebym właśnie nie... Czaszka ci pękła. Dobra, ładnie. No dawaj, ładuj. Okej, no Statley, ty akurat miałeś iść tam gdzieś biegać. Właśnie czasami jest problem ze sterowaniem. Co łaska, moi drodzy panowie. Okej, nie. Bandyt, to boli! Nie, i jeszcze obrót.
No, czaszka ci pękła? Na szczęście się udało. Okej, teraz zrobimy, będziemy dać trochę daniny. A, możemy też to zrobić w ten sposób. Swoich chłopaków i tak chyba nie muszę zbierać. Bardzo dziękuję, panie, za okazaną mi pomoc. Wilfried jest ci niezmiennie wdzięczny. Pytaj o wszystko. Wilfried bardzo wie dużo. Ale oczywiście będzie musiał miedziaki kurde wziąć, nie? To jest mała mapa. O, tam zaraz obok jest, jak widzicie, coś do zrobienia. Okej, ty możesz wejść tutaj do chatki. Dziękuję. Oczywiście, tak to jest, jak wbijacie do cudzej chaty, nie? Lecę, siema Olesław, dzięki, że wpadłeś chociaż na chwilę. O nie! Cholera, czy ja za każdym... Chociaż nie, ona, dobra, już nie ma za bardzo do kogo pobiec, więc luz. Okej, zmieniamy ich jak trzeba. Na 3 minuty nie działa, tylko od 5 minut chyba. Robin wie, jak się cenić. No to czas to pieniądz, moi drodzy, czas to pieniądz. Nie, no śmieszkuję oczywiście, ale... Ale w sumie fajna sprawa jest z tym przedłużeniem czasu. Takie całkiem, no takie zachęcające w sumie do dodawania pewnie też dotacji. Jak ktoś chce więcej zobaczyć czegoś, co lubi, czy coś, to spoko. Ile ty masz tych rad, ziomek? Dawaj, miedziaki, łap. Ostatnia rada, okej. Ostatnia rada jest tam, dobra. Jak już wszystkich pochowałem, hehe, dosłownie ich przenośni. Andrew Garbarz znalazł sobie nową chatę. Dlaczego grabarz? Co ja mam z tym grabarzem? Jestem straszny. Dziennik pokładowy sierżanta Bardlocka. Poniedziałek. Zgodnie z rozkazami szeryfa wykorzystaliśmy nieobecność lorda Ranfulufa i wkroczyliśmy do fortecy Leicester. Ustaw. Uznałem za najlepsze zamknąć go chwilowo w wyżej wymienionej piwnicy w sensie zachodniej wieży. Aresztowanie i powinien wyjść niedługo z lazaretu. Znajdziemy miejsce. Czaszka ci pękła. Czaszka ci pękła. Ale chodź, pomacam cię moim cepikiem, jest dobre. Ja. A później będzie jeszcze ten taki ziomek, co też macha kijem. Ale jak on się nazywał? Co on robi? To co robi? Halo. Zmykam do domu. A, ten zmyka do domu, okej, spoko. Nie! Poszedł zmykać do domu, a nie... Ty, ja ci dam tamtędy, kurde. Zaraz cię, gościu, wykończę. Nie! Kurde, Robin! Cholera! Robin! Fikadzi! Siema, siema, Fikadzi. Kurde, łobuz. Nie dość, że tutaj wysyła do te... Wspieranko to jeszcze... Powiedz mi coś kosmicznego. Dziękuję, dziękuję za dotation. Mistrzu, Fikadzi. Mam nadzieję, a Fikadzi, ty się pojawisz na PGA, czy nie tak za bardzo? Bo kurde, fajnie by było się spotkać znowu. Szampi nawet się wybiera chyba na PGA, także już w ogóle nieźle. Całkiem fajnie. Okej, dużo jabłek nie stracimy, ale i tak z jabłek nie korzystam. Możemy pójść pod tą koniczynkę. Halo, halo, dobry wieczór, siema Stogo, dzień dobry. Cześć Natalio, dobranoc, cześć, cześć. Nie wiem, czy odczytałeś, więc pozdrawiam, jak chcesz to jakoś grać porad ogólnych, mogę ci wysłać gdzieś. Nie, no spokojnie, mniej więcej wiem, co i jak. Jak się grało, ale... Ale no... Ale pozapominało się. Jak coś możesz mi tam napisać, jakieś takie z grubsza porady, bo naprawdę, no nie pamiętam kiedy ostatnio... Robinku, czy możesz przyciszyć grę, bo jest głośno? Oczywiście, nie wiedziałem, że jest głośno. Nie dawaliście mi znaków, że za głośno. Niestety, mój biedny mąż nie wrócił z ostatniej podróży do Derby. Znając straszną reputację Sir Scatlocka, boję się o jego życie. Mój panie, jeśli będziesz przyjeżdżał przez Derby, postaraj się go znaleźć. To jest w ogóle misja. Jaki fajnie, że ma męża, a już tam jaki przystojny, kurde, już by się chciało tutaj, kurde, jakieś ciki-briki. No, ale właśnie to jest misja, którą można wykonać w później. Czyli to jest misja, którą zrobimy w późniejszych etapach gry, a dostajemy ją na samym początku, więc nie taka misja na jeden jakby etap, tylko na dłużej. Więc też fajnie. Okej, Robin, więc schwytaj. Raczej nie, bo będę w pracy. O kurczę, no tak samo Paulina też w pracy, cholera. Wszyscy w pracy w weekend, najgorzej. Szkoda. Kiedy Wiedźmin 3 będzie też, mam nadzieję, że jakoś nie tak długo będziemy czekać. Okej, myk tutaj gościa. O jeden problem mniej. No ale tu musimy się spieszyć, bo nie możemy związać niestety tych ziomków. Najpierw sprawdźmy właśnie, czy tutaj coś jest. A czekajcie, czekajcie. Bo tutaj właśnie można jeszcze opuścić chyba ten most, coś mi się tak wydaje. Co tu się dzieje? Co jest z nią nie tak? Ty, jak ona tu wlazła? Holy shit. Co z nią jest nie tak? Nie, laska jest niesamowita, nie? Okej, Robin, dawaj. Przydałoby się tego ogłuszyć, zanim on nas zauważy. A, on śpi w ogóle. No to nie jest problem mniej. To nie zły ziomek. Dobra, a teraz problemem jest to, że jak otworzymy... Nie, 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 Robin. Najpierw jeszcze tam na dół. Musimy tam na dół zejść, ponieważ... Teraz, gdybyśmy otworzyli bramę, strażnicy zaraz by przybiegli... Kto teraz? Przybiegliby strażnicy i zrobili nam rozpierduchę. Ale można to zrobić w fajny bardzo sposób, otwierając właśnie tutaj bramę i uciekając tutaj na dół. Jeśli będziemy wystarczająco szybcy, nikt się nie zczai, że otworzyliśmy bramę. Chyba jakoś tak to było. Chociaż nie, w sumie... Nawet nie zauważyli, że cokolwiek się dzieje. Nie, złe ziomki, nie? Okej, możemy sobie wejść tutaj. Okej, ta tam biega, nie wiem, krzyczy, drze się na całego. Przydałoby się też tutaj tą bramę opuścić. Problem w tym, że właśnie tutaj, wiecie... Tutaj... O cholera, Robin! O mój Boże! Robin! Najgorzej! Muszę zrobić niestety zabijakę Robina, ale...
Patrz, jak mi zeszło HP, nie? A muszę jeszcze uratować ziomka. Wow, okej, no niestety, tutaj nie pykło, ale trafiłem prosto w koszary. Pełne żołnierzy. O, Robin, ale żeś teraz dostał. Nie podoba mi się to. Będzie chyba garbarza przerzucić trzeba pod bramę. Tą drugą. Szkoda, że tam nie zostawiłem, no ale w sumie przydał mi się. O, oni już wstali. Niech to szlak. Jakby ci przypinka została, ja chętnie ci donecika na kopertkę i znaczek prześlę. Spoko, figerzy, spoko. Jest dużo, zrobiłem w tym roku naprawdę dużo przypinek. Jeszcze zrobiłem większe niż ostatnio, bo wtedy były małe, chyba 36 mm. Teraz zrobiłem 51 albo 2, nie pamiętam ile teraz. Ale są takie duże, ładne, naprawdę solidna praca tutaj wykonana została. A tak gdzie biegnie? Ty, kurde. Szkoda, że nie mogę jej zdzielić tak po prostu. Ona oczywiście będzie na mnie krzyczeć. A, szkoda, że nie udało mi się właśnie jej... Nie udało mi się jej ogłuszyć. Oczywiście, kurde, ona teraz pobiegła. Czy jestem w stanie tam wejść na przykład gdzieś? Kurde, jakby się udało... Tak wejść po cichaczu, powiedzmy. Zaczekamy. Kurde, bo tutaj coś mi się wydaje, że jak wejdę, to będzie... Będą straże tam siedziały. A w sumie mam tego garbarza, więc spoko. Okej, uff. Dobra, przeniknęliśmy do środka. No to siedzi właśnie gościu, którego też by się przydał ogłuszyć. Sir Torwalu? Torwal? Biorąc pod uwagę, że nie udało się jeszcze przywrócić porządku w Nottingham, po napadzie tego bandyty Robin Hooda nakazuje panu zostawić jakiś czas pieniądze w zamku Leicester z pieniędzmi zebranymi w Leicestershire. A gdy tylko pojawi się sposobna okoliczność, szeryf... da panu eskortę do skarbca. No i mamy skarbiec, moi drodzy, który trzeba też... Jakie pieniądze tam były, o mój Boże, haj siwo takie. Biegnijmy. Twój stary pijany. Nie, to dobra, biegnijmy. O Jezu. A, teraz ta biega. Ale spoko, ona chyba nie powinna robić jakiegoś wielkiego młynu. Kurde, Robin bardzo obity. To mi się nie podoba. Ale spoko, damy sobie jakoś radę. Okej, ten się odwrócił, więc to by była dobra okazja, żeby tutaj wejść. Więc Robin, przemknij szybciutko. Damy temu w papę tutaj. Pyk w papkę. To jeden problem mniej. No dobra, pięknie. Dobra. No i teraz jesteśmy już bardzo blisko uratowania naszego ziomka. Jeśli ten ziomek mnie nie zobaczy, to jesteśmy w domu. Właśnie w sumie można by było rzucić na niego właśnie... O, super. O to chodzi. No to teraz popatrz sobie tam na jeziorko, na rzekę. Patrz, jaka piękna rzeka. Normalnie było odbicia w rzece. Teraz? To jest coś pięknego dopiero. A i oczywiście teraz będziemy musieli otworzyć tutaj z Tutlejem. Okej, tam siedzą ci żołnierze. Więc Statley też będziesz musiał niestety stąd już iść. A w sumie chyba tutaj i tak już nic nie będzie. To były jabłka, była ta laska, co dawała questa tego długiego i spoko. Wszyscy chcemy złota. Złotówę od Diego. Dzięki Diego za złotówę. Och ty kurde, Diego się i Olosie. Dzięki. 3 miesiące. O, za 3 miesiące już święta? Święty Mikołaj, tym Mikołaj leci. O! Przynieś prezent jeden złoty. Przynieś prezent jeden złoty. Dzięki. O nie, ty, co tu się dzieje? Cholera. Dlaczego ona pobiegła po tych poziomeczków? Niedobrze, a na jaką odległość sieci jestem w stanie rzucić? Nie tak daleko. Czekajcie. O, cholera! Cholera! Statley, zwiewaj stamtąd jak najprędzej! Musi się uspokoić sytuacja, bo inaczej będzie klops. Cholera, a Rubina? Nie znajdą tam? Nie, na szczęście chyba spoko. Na razie jeszcze spoko. Ta pobiegła tam piczka, zaczęła drzeć. Chociaż nie, gdzie oni pobiegli? Bo ona pobiegła przecież po całą ekipę tam z Warszawy. Co tu się stało? Dobra, Statley, możesz chyba iść mimo wszystko. Ci za chwilę się też obudzą, więc... Cholera, no właśnie o tym mówiłem. Mów, kim jesteś? A, najgorzej. Akurat musiał trafić. No nie, bo to jest misja, w której najlepiej by było właśnie oszczędzić jak najwięcej ludzi. Statley, ty jesteś w stanie się właśnie jakoś wykaraskać z tego, tylko kurczę, żeby tam ci żołnierze przeszli. Ten ziomek w ogóle wywalony, nie? Ty, co się przed chwilą stało? Co się stało? Ja nie wiem. Mogę rzucić w nią tutaj tą siecią, po prostu? Dawaj tą siecią, że zarzuć. Trafimy ją? Oczywiście, że nikogo nie trafiłem tą siecią, super rzut. Mów, kim jesteś? Dawaj, rzuć tą siecią. Rzucę siecią! Czemu nie rzucasz siecią? Bez sensu. Nie, kurde, nie rób mu krzywdy. Nie rób mu krzywdy. Kurde, mówię. Dawaj. Do środka, do zamku. Dobra, teraz by się przydało przemknąć. Chociaż tutaj wejść na górę na chwilę. Okej, dawno w ogóle... Nie, przed chwilą dostałem w ciry łomot, prawie zginąłem. Ciekawe. Nie, fajni są ci tu NPC, naprawdę. Okej. Dawaj, Statley, bo tam już idą strażnicy!
Uff, miałem dużo szczęścia teraz. Więcej szczęścia niż rozumy bym nawet powiedział. Okej. Przydałoby się teraz pójść jeszcze tutaj zrobić rozróbę. W sumie z Tatley byś mógł związać któregoś z tych ziomków, żeby on się nie obudził. Tamtego też by się przydało. A, tamten już szedł na górę robić rozróbę. Super. No to super. No to dawaj. Kręcimy większe. Idź już spać. Dokładnie tak. Super. Okej, i się uspokoiło w tym momencie. Cudownie. Ty byś jeszcze mógł pozwiązywać troszeczkę tutaj ekipę. No i będziesz za chwilę otwierał jeszcze zamki, więc spoko. Robin, wejdź tutaj. A, i tutaj chyba też jest fajnie zrobione, że jeśli wejdziemy którymś z wesołych kompanów, to nasz dziomek, ten William, czy jak mu tam było, ten właśnie kuzyn, powie, że hej, kim jesteś? Nie powinieneś tutaj być, coś tam. W ogóle zaraz cię zabiję. Nie wiem, jakieś takie, coś tego typu. Zresztą możemy to sprawdzić w sumie. Jakoś tak to chyba było. Zaraz sprawdzimy. Otworzymy najpierw właśnie cele. Raczej nie, bo będę w pracy. No właśnie, niestety. Robin, licznik do końca lewa się chyba zrąbał, gdyż pokazuje 22.50, a powinno być 02.00.00. No dwie godzinki niestety nie da rady. No, ktoś się chyba obudził. Okej, no i zobaczcie, jak teraz wezmę grabarza, no to zejdę, żeby pogadać z nim, to chyba powinien się wkurzyć właśnie. Coś tak mi się wydaje. Halo, przypominam, łapkę w górę i subek. Dzięki z tego za przypominajkę. Dzięki. O, jeszcze jeden krok. Podły sługo szeryfa. Osobiście rozkazam ci czaszkę. Przestań powtarzać, żeś przyjacielem Robina. Nie jestem głupcem. Nie dam się nabrać na taki prosty sposób. Zbieraj się stąd i pozwól mi w spokoju pić piwo. No właśnie, nie? To jest dobre. W ogóle gościu przypomina mi jednego z moich znajomych w ogóle. No nieźle. O mój Boże. Dobra. Wyjdźmy stąd i chodźmy Robinem. Siema, ziomek. A więc to Robin. Na łańcuch w moim korbaczu. Czyż to nie wuj Robin? Cóż, cieszę się, że znów cię widzę. Okay. Widzę, że ciągle Lester. Ściągasz na siebie kłopoty, szkarłatny Willu. Szkoda słów. Lord Ranulf udzielił mi azylu i ochrony, ale szeryf, korzystając z jego wyjazdu, uwięził mnie. Nie. Co za tchórz. Po wszystkim, co uczynił twojej rodzinie, proszę tylko o jedno. Pozwól mi zadusić kanalię gołymi rękami. Gołymi rękami? Niech tak będzie. Chodź z nami do Sherwood, tak, ale proszę. Super, nie bądź zbyt okrutny. Ostatecznie to nasi rodacy. Obawiam się, że szeryf rozumie jedynie język oręża, drogi Robinie. Dobrze o tym wiesz. Dobrze o tym wiem. Pośpieszmy się, zanim ktoś podniesie alarm. Tak jest. Chwileczkę, drogi wuju. Ranulf powiedział mi o tajnym przejściu, dzięki któremu niepostrzeżenie można wyjść z zamku. Dostać się do niego można od zakrystii. To znacznie ułatwi nam życie. Tak. Doskonale. Bierz broń i spadamy. Więc Will został uratowany i przejście od zakrystii wyprowadzi nas całkowicie z zamku. To jest fajne. Więc można spróbować. Jak coś, to adres zmieniłem, także nie próbuj robić niespodzianek. Spoko, Fikadzi, to tam się zgadamy w razie czego i w ogóle. Czyli Lester, ta? Mówisz, no że co to za klasyka gatunku dziś gra na stogo? No kurde, najwyższa pora było zagrać. Możemy dusić Willem, uduć nieprzyjaciela, można chronić tarczą i można strzelać z procy. Z procy chyba całkiem fajnie się strzela, bo ona właśnie ogłusza, nie zabija tak jak strzał Robina. Nawet chyba możemy przeczytać właśnie umiejętności tutaj na tym zwitku papieru. Zobaczymy. W czasach swej burzliwej młodości szkarłatny Will nauczył się doskonale strzelać z procy. To może się przydać, gdy trzeba sprawdzić kimś... sprawdzić na odległość. Dłużej! Sosna 5 zł. Dzięki, Sosna. No to dłużej. Kurde. Sosna dłużej 5 zł. Oj, co się dzieje? O, cholera jasna! Co to miało? Co to ma znaczyć? Nie, bo ten cepikiem, kurde... O nie, Robin padł. Nie. Co to ma? O nie, on zginął! A, najgorzej! Cholera jasna! Nie mogę nie przywoływać tego ziomka. O nie! Nie wiem, kto... Straciłem kolejnego człowieka z własnej głupoty. Mogło nie przyzywać już tego gościa. Bez sensu. Kliknąłem też tak. Najgorsze jest właśnie to, bo... Nie dobiję. Kto? Will? Nie. Tam siedź. Statley. Jak cię tam? Gdzie Statley? Czemu nie mogę zaznaczyć Statleya? Co tu się dzieje? Czekajcie. Ten jest. Statleya nie mogę zaznaczyć. Nie wiem czemu. Chyba trzeba ocucić go. Dobra, weźmy Robina w razie gdyby coś się miało stać. Okej. Okay. No kurde, chyba cepikiem machnąłem i wszystkich przy okazji zahaczyłem. Nie zastanawiało cię w ogóle, czy Willa nie spędzą uszy z taką fryzurą? No powiem ci, że podejrzany ziomek. Okej, no gorzej, że Statley mi zemdlał. Nie wiem, nie mogę go ocucić nawet, a chciałem związać tych ziomków. Ach, trochę bida. Kurde, no i ten tasak, ziomek. Ten tasak by mi się przydał, żeby zrobić teraz rozpierduchę na tym placu, a Will jest mega obity. Trochę ryzykowna zabawa będzie. Jak wyskoczymy teraz na sam środek placu.
Można by było odciągnąć. No właśnie, można by było ich odciągnąć troszeczkę. Nie uciekaj, tchórzu! Nie uciekaj, tchórzu! No i właśnie, czy jestem w stanie teraz zrobić. Bo on z tym cepikiem robił bardzo dobrą rozpierduchę. On robił bardzo dobrą rozpierduchę. Dawaj tym cepikiem, no machnij się, gościu. Nie ruszaj się. Tego to szybko nie zobaczymy. Niech cię sępy pożrą. O, kurde, jest długo. Odzyskiwał równowagę. No, na okrętkę dobrze. Nie dobijaj. Okej, teraz ładnie poszło. Okej, tutaj cała reszta teraz pewnie za chwilę się zleci. Ale dobra, Will nawet nie najgorzej. Kurde, no mimo wszystko Tasak jest chyba teraz dobrą opcją, ale... No Robin, wiesz co, chyba z łuku jednak strzelanko się nam przyda teraz. Przynajmniej jest większa szansa, że nie zginiemy w tym akcie. Nie strzelaj, bo i tak nie trafisz. Żeby spróbować po prostu wyjść przed chatkę. Wyciągnąć łuk i postrzelać. Cholera, za późno. Dawaj, Robin. Machnij się i zabij. Ach, dobra, trudno. Musimy niestety zrobić to w trochę mniej przyjemny sposób. Ach, mogło być tak pięknie, no ale nie ma lekko. Dawaj, Robin, postrzelamy. Okej, okay. Ci ziomkowie teraz będą tutaj też biegać, więc... A tutaj przypadkiem nie było czegoś, chyba. Nic wam nie jest. Cholera, zgaduję, że w kościele pewnie będzie milion ludzi, nie? Okej, okay, tutaj oczywiście... Dawaj, Robin, strzelaj! Dobrze, świetnie. Jeszcze tamtego, jakbyśmy ustrzelili, będzie super. A szkoda, że giną ludzie, nie zostawiają ci... No właśnie, Will pozamiatał wszystkich. Widzicie, no właśnie, Will jest mega kozakiem. To jest mega normalnie najlepsza postać w grze. A on wchodzi na pełnej, robi rozpierduchę. Kurde, niego, że jestem Statleyem. Co ja mam z nim zrobić teraz? Robin, właź tam i nie pitol. Mów, kim jesteś? Cholera, właśnie. Właśnie, nie chciałem... Jeszcze ci pokażę, nie chciałem właśnie, żeby Robin się w walkę wciągał. Opanuje się. Okej, okay, opanuje się. Dokładnie. No, ja jestem zadowolony. Właśnie problem chyba jest taki, że Will zabija tym cepikiem swoim. Znaczy nie zabija, tylko z naszych towarzyszy. Potrafi walnąć na przykład kogoś i... O nie! Kto tam coś robi? Tam Statli ale chyba leży. On nie żyje. Ale on nie żyje. No tak jest. Idziemy po ten skarb. Gwilem powinno się udać, chociaż nie mamy dużo HP, ale... O, jak się toczy po schodach! Coś pięknego. Nie mamy dużo HP, ale na szczęście możemy spróbować. Ale wstać! On nie żyje. Okej. Okay. Wracaj! Wyciągniemy, spróbujemy wyciągnąć. Świetnie. Chodź, i walczymy. Właśnie dlatego lepiej chyba solo akcję mówiłem, nim robić. Nie ruszaj się. Nie. No, jeszcze nie wszyscy. Okej. Okay. Ała, nie. Uff, dobra. To było bardzo kruche. To mogło się bardzo źle skończyć, ale na szczęście jakoś się udało. Okej, okay, w sumie uduszenie albo strzelenie z procy nie byłoby takim złym pomysłem. Właśnie, ale ten odgłos jak dostaje z tej procy, coś pięknego jest, nie? Dobra, jazda z mnie. O mój Boże, rycerz! No to pograne, to pograne. Cholera jasna. Dawaj, kręć się! O, wiedziałem! Kogo mi tam zabili? Statleya teraz! Jeszcze tyle do zrobienia! Nie! Jestem botem! O nie, Robin został schwytany? Ma towarzyszyć swemu bratankowi w szubienicy? Nie! Cholera jasna! No najgorzej, wczytaj, Sherwood? Nie mówcie, że się nie zapisałem. O mój Boże, dlaczego ja się nie zapisuję? No dobra, guys. Przerąbane, ale zbuciłem najgorzej, jak się tylko da. Po prostu, Judel, dzięki. O nie! Udesz mnie. A, i właśnie dlatego bierze się ziomka, który leczy. Moi drodzy przyjaciele, ale Robin Botboard. No nie, o mój Boże. Najgorzej. Ale spoko, teraz już wiem co i jak mniej więcej, także tyle dobrego, ale kurde, tak dobrze szło, no już w sumie byliśmy tak blisko, nie? A mimo wszystko brakło szczęścia. No, bida straszna. No to co? Może jeszcze spróbujemy raz, teraz już tak na szybkiego, nie? Już wiemy co i jak, już pamiętam mapę, już wiem o co chodzi. Ratujemy Villa, szybka akcja, let's go, jedziemy. W sumie to właśnie, pójdziemy uratować tylko tamtego ziomka. Jednego w sumie. Ci mogą zostać tutaj na początku. W sumie to Robin i ten by mogli iść. No, zbociłem okropnie. No ale cóż, tak to bywa. W końcu live! Boże, jak nie mogę się doczekać. Jahu, siema. No przecież, kurde, oczywiście. Live muszą być. Niestety z trochę takich biedniejszych gierek. Ostatnio chciałem właśnie Wiedźmina i tak dalej, no ale niestety przez internet super słaby, który dalej mam problem ze sobą, stwierdziłem, że właśnie pogram w coś takiego trochę, co będzie troszeczkę bardziej do oglądania. Że mimo wszystko będzie troszeczkę, no, przyjemnie się oglądało na niskim bitrate'cie. Dobra, Robinie, dawaj misję. Dawaj, młody misję, jo.
Hej Robinie Hoodzie, wiemy, że przeszkaluję tutaj biednego ziomeczka. W ogóle to od marca 2019 ma być publiczna data premiery Dziów Cornis. Będzie grana, oczywiście, że będzie. Słyszałem w ogóle, oglądałem filmik nawet przed właśnie live'em. O, fajnie, fajnie, kurczę, nie mogę się trochę już doczekać. Ale zobaczymy jak pójdzie. Może zrobią te dzieje Cornis, no byłoby fajnie. Dobra, ty to sieć tutaj, Robina, skąd on w ogóle, what? Przecież ty patrzysz właśnie w zupełnie inną stronę, co to ma znaczyć? Okej, dawaj Robin, pójdziemy tutaj boczkiem z boczkiem, jaj, tutaj pójdziemy. To najgorzej, że ta laska z tym ziomkiem tu się, no właśnie. Przydałoby się najpierw ją walnąć, no tego już zabić, nie? Już by było z bańki. Chociaż czekajcie, jeszcze nie. Bo właśnie go walnę, ale go nie powalę na strzała. No właśnie, dawaj go. Dobra, tamta pobiegła. Spróbujemy jeszcze raz w sumie. Uciekniemy, właśnie. On nie powinien nas gonić. Nie powinien. Judel na zielono, co się dzieje? Dzięki. O nie. Zbociłem. Nie rusza się. Ja się nie rusza. Ja uciekam. Renegat. Okej, okay. O mój Boże, tu cała ekipa przyleciała. Dobra, spadamy stąd. Oj, to wcale nie będzie takie proste. Tamta babka musiała przybiec. Judel! Dziękuję za wspieranie! O kurczę, ale miło. Za chwilę powinno wyskoczyć. Znaczy, trzeba czasami trochę dłużej poczekać, aż się przetworzy. Jak zielono się zrobiło ostatnio na streamach. No nieźle. Okej, okay, tu cała okolica teraz oczywiście przybiegła. Super. O nie, no proszę, dlaczego tu biegniecie? Ty, no niemożliwe, że oni... Jak? Jak on tu przybiegł? Jak on to zrobił? Jak to się stało? Kurde, cwaniak. Dobra, giniesz. Musimy niestety się zabić szybko. Muszę cię zabić szybko, bo będziesz robił kłopot. Szkoda. Panie, nic tam nie ma, ale jest Judel! Haha! Robin, dawaj. Buła, łokieczko, obrotek. Welcome to the new age. Witamy w kolonii, siema Judel, dzień dobry panią, witam w gronie magnatów, cześć, ach, nareszcie zielona, będzie łatwiej mi przywitać na streamkach, jak będę widzieć, czat, proszę przywitać Judel i dziękuję za to wsparcie, mam nadzieję, że będziemy się często widać na streamkach, co on takiego wyrabia, przecież to kobieta, kobieta przebrana za paladyna, ha, super, dobra, zbierzmy co możemy i biegniemy po prostu, no dawaj Robin, przegrzeb trochę złota, Także dziękuję wam, cwaniaki, piękne dzięki. Kurde, mógłbym nie zabijać ich wszystkich, ale jednakowoż wygodniej. Chociaż wiecie co, w sumie, dlaczego ja kombinuję w taki głupi sposób? Dawaj, Andrew Garbasz. Tym razem żyjesz, więc spoko. Kurde, powinien się częściej zapisywać, zdecydowanie. Szkoda, że w 5 nie działa, no ale... Nie można mieć wszystkiego. Kurde, najpierw powinienem wpuszczać takiego Andrew Garbasza. Grabarz. Za każdym razem groby kopać. Witam, czat, przywitać. Gobliny już na czacie, let's go. To jest to. Dziękuję za przywitanko. Ale powiem wam, że właśnie, byleby internet wrócił do łask. Znaczy mam nadzieję, jutro będę jeszcze dzwonił do tych lapsów od mojego internetu. Przedstawię jaka jest sytuacja, bo zużyłem aktualnie ticket online po prostu na supporcie. No, powinno pomóc. Dobra, ziomki, gwiazdy zgnoj. No, on jest takim mega kozakiem w ogóle. Dlaczego ja tak boczę? No, patrzcie, wjeżdżam na pełne jelo. Czy możesz dawać pieniążki? Nie, tylko Robin może niestety rozdawać hajs. Moje dotacje, moje pieniądze mogę rozdawać komu chcę. Dobrze. Ale myślę, że właśnie z Robin Hooda fajny byłby taki stream z jakimś celem charytatywnym. Byśmy wybrali po prostu jakiś cel wspólnie i właśnie byśmy zrobili takiego streama charytatywnego. No bo Robin Hood zabierał bogatym, dawał biednym i to by było w sumie takie fajne całkiem, nie? Okej. Ostatnia rada. Tak jest, ostatnia rada, akurat tutaj spoko. No i chyba to wszystko, nie? A nie, dobra, jeszcze kończynka tutaj będzie chyba. Była ta kończynka tam? Jest kończynka, jest. Dobra, to Andrew, ty biegnij... O cholera, tam się strzaili chyba, że jest lipa. Dobra, to Andrew, ty w sumie biegnij po kończynkę, a Robin pójdzie po poradę. Problem w tym, że ktoś się tu... Cholera, cała ekipa tu się zleciała. Masz zamiar wstać? Schowajmy się chwilowo, bo póki Andrew Grabarz nie wróci, wyprawia? To będzie problem. Także, ale zbociłem to strasznie, nie? Zbociłem strasznie. Najgorzej po prostu jak się da. Okej, dawaj, jeszcze tutaj zahaczymy questa. Zielona kobieta, preferujesz orczycę? Je. Ta jest zielona trochę. I jeszcze zbugowałem ją myszką. Oczywiście, gdy będziemy tam w derby, to trzeba będzie... Zbudź się! Śniący, zbudź się! Dobra, zrobię save'a zanim wjadę tam na pełnym koksie, bo jak sami widzicie, krucho wychodzą mi czasami te bitewki.
Zwłaszcza jeśli gdzieś tutaj jakaś po okolicy biegają żołnierze. Co moi drodzy panowie? Dobra, tutaj oczywiście możemy spokojnie właśnie bić ich. Hałas? Jeszcze ci pokażę, zobaczysz. O kurde, tutaj cała ekipa przyjedzie zaraz. Czaszka ci pękła? Ktoś ty, nie rusza się. Oczywiście spoko, teraz tutaj jeszcze tego. Ten patrol. Fajnie, że w ogóle ci żołnierze... Ała, to bolało. Cholera jasna. Najgorsi są właśnie ci prowadzący te konwoje. Dlaczego tam ci uciekają w ogóle? Co tu się dzieje? Dawać chłopaki do bitki, a nie... Przecież wszystkich was wyklepę pojedynczo. W ogóle cudowni przeciwnicy. Dają się bić pojedynczo. Najlepsza z możliwych po prostu opcji ever. Dobra. Patrzcie, jak to się robi. Jednak Carl Johnson to jedzie z tematem. Jedziemy jeszcze szybko tutaj zebrać poradę, która będzie właśnie opisem miejsca, w którym jest przetrzymywany ziomek. Siemano, Minie, widzę, że ciekawą gierkę ogrywasz, no i oczywiście witam wszystkich. Cześć Diablo, cześć. O, Diablo kolejna z moich gier dzieciństwa, jak z kuzynem Darkiem, Żelaznym Wilkiem, żeśmy... Asgardem was nie mam teraz sobie. Żeśmy w Diabolo siekali. Było. Okej. A blady jestem, bo kamerka się źle ustawiła dzisiaj na streamka, sorry. Tak, coś trochę słabo. Wiem, wybaczcie. Okej, Robin musi pójść otworzyć bramę, więc tutaj będziemy musieli sobie przechycać. Nie wiem, sobie możemy spróbować to zrobić na YOLO, nie? Tamten już na zielono, coś podejrzewa, że coś będzie lipa. No, misje w nocy są właśnie fajne z tego względu, że przeciwnicy tego gorzej nas widzą. Okej, wspinanie po murach, zróbmy to szybko jak należy, bo... Och, tak popsuć misję to naprawdę... Tylko ja mogłem to zrobić tak źle. Szkoda troszeczkę, bo zmarnowałem trochę czasu przez to. Wina kamerki, no serio, mógłbym ją ustawić trochę inaczej. A czekam jeszcze na Genie Screen, ma przyjść w tym tygodniu, także mam nadzieję, że przyjdzie, bo już czekam na niego dosyć długo. Nie, Robin, nie łuk, tylko piąchą miałeś. Ach, najgorzej. Nie wiem, czy teraz dam radę. I kto teraz? Z łucznikami jest na szczęście tyle dobrego, że łatwo ich walnąć i koniec. Ale będzie Blue Screen właśnie zamówiony, tylko właśnie strasznie długo realizacja. Przypinki już przyszły, mimo że zamówiłem je później, a właśnie ten. No. A jakoś tak dziwnie. Ale dzięki wam za wszystkie dotacje. Jak widzicie, sami przedłużyliście streama. Miał być stream w ogóle chyba do 21, więc tam... No, trochę te dotacje, ja nie wiedziałem, że aż tyle przedłużają nawet, szczerze powiedziawszy, nie? O, widzicie? Teraz się alarm podniósł. Właśnie. Robin, biegnij, bo za chwilę tu przyjdą ludzie. Z tego, co kojarzę. Jak widzicie, teraz się alarm dopiero podniósł. Okej, no i co? Andrew Garbarz, let's go. O, ziomek, czekaj. Ja to umiem, naprawdę. Okej, szkoda, że ten młody mi nic nie da, w ramach tego, że pomogłem temu Julianowi na ulicy. Powiedz, że na głodzie jestem. No trochę jestem na głodzie, no pograłbym sobie w Gothiczka, nie? Przyjmijcie jak w Assassin's Creed czy Orkowie Gothiku 3 bez alternatywnej SI, po kolei by nikt dwa razy pomocy nie dostał. Tak jest, patrzcie, teraz w ogóle nawet nie widzieli, że w ogóle podchodzę, nie? Patrzyli na bramę. Ty, ktoś opuścił bramę. No to nieźle, popatrzmy jeszcze trochę. No, przeciwnicy jednak nie są zbyt ogarnięci. Ale ja też dawno nie grałem, więc trochę gorzej. Ale serio. Andrew Garbarz to jest MVP dzisiejszej zabawy. Dobra, zanim wjadę tam na pełnym koksie, zróbmy sobie sejwika. Chiki bliki, rób sejwiki. O, zrobiłem trzy krzyże. To na pewno dobra objawa. Coś mi się wydaje, że to chyba będzie... Lipa, ale wjeżdżamy na pełnej na środek placu i robimy rozpierduchę, co wy na to? Ja jestem za. Yeah, siema, uderz ty mnie. Dawaj, obrotówy mówiłem. Dawaj, o, chyba zakręciło mi się w głowie. Wszyscy w tym złota i sosna jeszcze wysyła pieniądze. Dzięki piękne. Dzięki za hajsik. No nieźle. Jeszcze przedłużajcie, cholera. No ale widzicie, jednak ten sposób z przedłużaniem streama jest całkiem fajny. No bo ja gram i jest spoko. I ten w ogóle patrzy się na nich i nic. Jakie łupy to są. I jeszcze 3 złote. Dzięki piękne. Co? Kiedy retoring 2.0? O nie. Jak widzę, ile wagon się z tym męczy, to ja dziękuję. Vordex. Dzięki ci piękne za dotację. Naprawdę mega piękne, dzięki. Ale no, tak jak mówię, ja ogólnie rzecz biorąc właśnie chyba nie będę się bawił w returninga. Za długi jest. Po prostu jak widzę, że wagon już robi chyba z, nie wiem, 10 streama już po prostu. O, ty, Robina ktoś zaatakował. Jak to? Robin, z kim ty się lejesz? Nie dostaniesz. Nie chciałem go zabijać. No trudno, już poszło. Już za późno, yeah. Dobra, Andrew, słuchaj, akcja jest. A, w sumie ty, Robin, też musisz tutaj iść. Więc jedziemy już na pełnej. Kto tam idzie? O, ty, obudziłem ziomka. Nie, Robin, nie zabijaj, bo z tej misji będziemy mieli nowych ludzi. Dawaj. Jestem dla ciebie. Szkoda by było właśnie... No, żołnierze do ataku, nie ma za dużo tych żołnierzy, powiem ci, ziomek. Kręcimy! Spin to win! Robin, nie podchodź! Jak biją. Ech, Robin to jest naprawdę czasami nieogarnięty. Jeszcze ci pokażę, co, jeszcze? O mój Boże, i mój rozwój.
Dawaj, kręć się, kręć, wrzeciono, widzicie tobie. Okej, dawaj, tego też jeszcze. Nie, Robin! Kurde, Robin! Czemu zabijesz ludzi biednych? Ty łobuzie. Robin to jest jednak gangster największy, nie? Jest tam kto? Ale dobry jest ziomek. Uderz mnie! Garbarz jest mistrzem. Uderz mnie! Dawaj, uderz mnie, dawaj do wody go tam, kurde, w dupę. Zaraz go oczywiście będziemy mogli wyleczyć, nie ma problemu. Ktoś ja? Ja jestem cwaniak Robin, kręcę bączki i biję was po głowach. Oczywiście. Jak gościu spada ze schodów, jest szansa na to, że zostanie po prostu sam z siebie omdlony, więc spoko. A, tutaj widzę, że obrotowa działa najlepiej. Tylko właśnie obrotowo można zrobić dużą krzywdę naszym sojusznikom. Także to też jest broń obusieczna. A czy przypadkiem ten któryś ziomek nie miał właśnie hajsiwa? Dobrze mi się wydawało, jednak Robin łasy na pieniądze, 20 złotych monet. A co tu, co to miało być? Tutaj coś jest do podniesienia. A, właśnie, skarbiec. No tak, inaczej byśmy nie zdobyli. Dawaj może na koniec rajd do wagona, Dawidów. No jeśli będziemy mieli chwilę, to spoko, czemu by nie. Można by było, tylko że no właśnie... Czy zdążymy? No nie, zobaczymy. Chciałem przejść chociaż jeszcze tą misję, no bo trochę słabo, że tak mało zrobiłem, a już tyle czasu, kurde, Gdańska. A wagon nie wiem, ma może foszka jeszcze na mnie? Ja się trochę tykam, Dawidow, trochę powiem ci. Na łańcuch w moim korbaczu! Czyż to nie wuj Robin? Wuj Robin? Cóż, to ja. Cieszę się, że znów cię widzę. Te włosy. Widzę, że ciągle ściągasz na siebie kłopoty, szkarłatny Willu. Czapka Robina? Może zrobię cosplay Robina na PGA. Lord Ranulf udzielił mi azylu i ochrony, ale szeryf, korzystając z jego wyjazdu, uwięził mnie. Ej, kurde, to by było całkiem zajebiste. Co za tchórz. Po wszystkim, co uczynił twojej rodzinie, proszę tylko o jedno. Muszę zobaczyć, pozwól mi zadusić kanalię gołymi rękami. Okej, nie ma sprawy. Niech tak będzie! Chodź z nami do Sherwood, ale proszę, nie bądź zbyt okrutny. Ostatecznie to nasi rodacy. Dobra, to już oczywiście wiemy, więc już spoko. No i może, no, tak, że fajnie całkiem. I lecimy. Chyba wszystko zrobione. Nie musimy nawet podnosić tej ribonki. No i co? Will, w sumie mógłbyś pójść tam zrobić trochę rozpierduszki. W sumie kamienie możemy też zebrać. Przydadzą się na pewno. Kamienie jednak są bardzo, bardzo spoko. Tą ribonkę ostatnią weźmiemy sobie później. Zrobię save'a, zanim pójdę po ten skarbiec, bo jak sami widzieliście ostatnio, to się nie skończyło zbyt dobrze. Znowu zrobiłem te tetki. Okej, no ale... Will jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Dobrze kręci bączki. Okej, w sumie możemy wejść dalej, nie ma problemu. A czy jak wskoczę na stół, to mogę z nimi walczyć? Jak to działa? Dwa złote od Vordexa, dzięki. O, ty, coś strzela z łuku tutaj. No właśnie. Właśnie, coś tu strzela do mnie. Nie podoba mi się to. Chodź, pomacam cię. Do drugiego rozdziału, ale wiesz, rozdziałów jest trochę więcej. Zadowolony? Jednak troszkę słabo. Znaczy, kurczę, fajny z returning, ale mimo wszystko troszkę mnie... Boli to, że on jest tak długi. Zwłaszcza, że sami widzicie, jak długo mi schodzi na jakiś tam, nie wiem, misjach na przykład tutaj w tym, nie? W Robinie. To powinniśmy już dawno temu przejść, a ja sobie tak krami cykam. I właśnie to jest problem mój, że ja tak lubię po prostu pograć w te gry, nie? Okej, tutaj trzeba zrobić taką akcję. Właśnie. I teraz... Ach, tylko żeby właśnie nie zasadził nam kopa ten wielki rycerz tam na górze. Nie tchórz, tylko kurde cwaniak. Dawaj, właśnie, bo on jak walnie, to jest najgorzej, nie? Bo jednak... A, oni się stoczą teraz. Dobra, i zostali nawet fajnie. Dobra. Umiera? To musiałem gościa przypadkowo gdzieś jeszcze dziabnąć za mocno. Dobra, zbieramy hajsik i spadamy z tego miejsca. Tu jeszcze jest co nieco do zbrania. O, tam ktoś biega w ogóle na dole. Jak on się tam znalazł w ogóle? Pewnie to taką... A, nie, to przy ulu coś tam biega. Nie będzie jakiś NPC? Co jak wejdziemy tutaj na mury, powinniśmy móc go zobaczyć. Tylko problem w tym, że właśnie jak chce wejść na mury, to on tam ucieka. Można było spróbować wejść jeszcze tutaj na tą wieżę. Spróbować tego wam. Zobaczymy przy okazji. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Okej, pomacam cię moim cepikiem. Jest zmacany na całego. Podoba mi się to. Kto tam biega na dole? Bo tylko, że jeśli to będzie jakiś NPC, który ma questa, nie? Dobra. I pięknie pomacani. Pomacony na ochronie. Dobra, i teraz tak. Robin siedzi tu, ten siedzi tu, ty biegasz tu. Okej. Czyli tak naprawdę, można by było właśnie Andrew Grabarza. Garbarza. Dlaczego jestem takim... Jestem straszny, nie? Przeinaczyłem totalnie jego rolę. Czy jak teraz sobie właśnie tutaj kliknę, to... Jak to było? Wejście do ukrytego przejściu, którym Will wspomniał Robinowi, znajduje się w tym budynku. Korytarze prowadzą do domu na południowy wschód od miasta. Że idealnie. No to spoko. Co się stanęło między wami, bo nie wiem. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, wagon chciał, żebym z nim ponagrywał. I po prostu ja stwierdziłem, że w sumie to chętnie, ale z drugiej strony nie mam tyle czasu, żeby móc z nim nagrywać. I w sumie najpierw nie dam mu
znaka bardzo, oczywiście wina kamerki, no kurde, muszę się pomalować, ale właśnie nie dałem mu znać, najpierw wyjechałem na wakacje, ja w ogóle zapomniałem o tym totalnie i dopiero jak wróciłem, to Boże, miałem z wagonem przecież tam coś nagrać i tak dalej i zupełnie zapomniałem, a w międzyczasie chyba wagon mógł trochę focha strzelić. Ale wiecie, no, wydaje mi się, że... O, cholera. Biegnijcie, 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 wszyscy! Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Wszyscy biec, wszyscy biec! Nie, 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 biegniemy, biegniemy, biegniemy! Chłopaki, biec, 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 nie bijemy, nie bijemy, biegniemy, biegniemy. Okej. Okej, biegać, biegać, biegać. Stać! Biegać, 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 chłopaki, no. A teraz gdzie wy wychodzicie? Tutaj gdzieś powinniście wyjść, tak? Okej, właśnie, o tym była mowa. Super. I teraz jeszcze Will, ty byś mógł tutaj zebrać były jakieś te. O właśnie, kamienie. I jesteśmy na miejscu. Tu jest już druga wyjścia, więc możemy podejść sobie do znacznika. A, dobra. W sumie masz cepik. Cepik jest spoko. Będziemy na pewno go zabierać na dużo misji, bo właśnie ogłuszający jest. Więc tak, ten Red by, co widzę, Robin Hood. No legenda Sherwood, jak nic, nie? Dobra. Zakończmy tą misję. Choć Robin nie popiera gwałtownych metod swego bratanka, pozwala mu dołączyć do swojej bandy złodziejaszków. Szkarłatny Will bardzo się przyda w wesołej kompanii, choć trzeba mieć na niego oko. Masz zebrane 1890 sztuk złota, a więc sporo. Uratowane życia 69 na 74, trzech nowych ludzi nam wpadło, więc super, naprawdę bardzo spoko. I na szczęście tym razem nikt nie zginął, więc poszło całkiem nieźle. Okej, wyślijmy od razu ziomków do roboty. Uderz oczywiście. Mnie. Tamten uderz mnie, co się dzieje? Już się biją, kurde, łobuzy. I teraz tak, w sumie tak, tu z dwóch ostrzał, wy byście się przydali tam właśnie robić te lecznicze, bo jednak te lecznicze są najbardziej. Sakiewki dla Robina też się przydają, w sumie weźmy sobie te dwie, co się zrobiło już. A więc też się spojrzę na czat. Także spoko. Ja słyszę, że każdy razem mówi, że o tobie, że cię lubi. No przecież, no, ja wagona też bardzo lubię i w ogóle, no, szkoda, że tak... Taka sytuacja wyszła, bo trochę zbociłem, nie? Pojechałem sobie na wakacje i nie dając mu praktycznie znać, więc to takie mega, mega słabo wyszło z mojej strony i dlatego trochę mi źle z tym, że tak to wyszło, ale no, ale spoko. Możemy w sumie zrajdować wagonika. No już ostatnie sekundy, także wydaje mi się, że kolejnej misji nie będziemy jakoś zaczynać. Zobaczymy tylko, co jest na kolejną misję. Nottingham, piękna Marion, albo ewentualnie konwój z obstawą lub źle strzeżony konwój. W sumie można by było zrobić jeszcze jakąś misję w lesie. Bez pędzenia tak totalnie, ale myślę, 72% podskoczył nam czynnik życie ratowanych, więc spoko. Można by było konwój z obstawą zrobić. Tego wozu pilnuje oddział żołnierzy, zapewne znajdują się w nim jakieś drogocenne przedmioty. Możemy sobie to zrobić, bo nie spieszy nam się z tą misją właśnie z Marion, tak? Ona się Marion nazywa. Okej, okay. Wybierzemy sobie drużynę, oczywiście jeszcze ten. No w sumie Statley by mógł iść z nami na misję. Jeszcze później, no ale dobra, sprawdźmy jeszcze, co się wykonało. No i ostatnie już sekundy, jak widzicie, to możemy jeszcze skoczyć, ale w sumie nie wiem, czy mamy wystarczającą ilość ludzi do zrajdowania, bo w sumie z drugiej strony nie wiem, ile nawet jest oglądających w aktualnym momencie. A właśnie, przy okazji bym mógł sprawdzić liczniki, które gdzieś tam zrobiłem. Dobra, sejwik. Zrobimy taki, że końcowy sejwik po prostu. Muszę sprawdzić w ogóle, jak to tam ten, jak wygląda sytuacja, można było zrajdować. No i 0000, moi drodzy, idealnie wskoczyło. Ja zgaduję, że pewnie, do you want to save? Tak, tak, spoko. Zgaduję, że pewnie nie ma zbyt nas wielu, ale i tak spoko, fajnie, że wpadliście pooglądać Robinka. Mogłem też dać w sumie na info na fejsiku, na pewno by było całkiem spoko. Welcome Fikaji, welcome Yudel, w ogóle co? A, że new member w ogóle. O, ej, ty, jest coś takiego w ogóle? 41 oglądających, są takie, są ludzie. Robin, wysłałem ci prezent grę na streamie, dziękuję, a zaraz zobaczymy. Upłynęło 2 godziny 21, to też całkiem nieźle, nieźle. Welcome Fikaji, i co to jest za scena? Bo tam pokazuje na, tam gdzie jest czat, w ogóle pokazuje mi przywitanie new member, no nie? Jak to jest zrobione? A to przecież jest na czacie. O, ej, to ciekawe. To ten słaby trochę, ale jest. Kiedy następny live'ik? Mam nadzieję, że jak najprzej. Yet another zombie defense? Orzechowy król! Wiem, że ta gra to nic wielkiego, ale kupiłem zestaw dwóch gier na przecenie, gdyż kosztował 10 groszy więcej i przesyłam go tobie. Pozdrawiam ciebie i twoich widzów. Dobrej zabawy. Orzechowy król! Dzięki Orzechowy królu za gierkę. Oczywiście przyjmuję prezent, chociaż nie wiem, cóż to za gra. Dodam ją sobie do swojej biblioteki. Yet another zombie defense. Brzmi całkiem śmiesznie. Spoko. Dzięki, piękne Orzechowy królu. W sumie, jak ta gra wygląda? Nawet nie słyszałam o takiej. O, jest prawie na samym dole mojej listy gier, więc nieźle. 10 twoich znajomych grało w Yet Another Zombie Defense, ej!
całkiem nieźle, to znaczy się nie taka no, najmowa gra, no siema, słaby trochę, ale jest, kiedy następny live, no tak jak mówię, mam nadzieję, że nie wiem, koło środy, czwartku, zobaczę jeszcze kiedy. Okej, no a uwaga, na to pewnie miliony ludzi, no to panie, w sumie, Robin Hood, tu wszystko się zaczęło, mój idol dzieciństwa, tak jest, no kurde, Robin Hood mega, fajnie się gra, mega przyjemnie. No uwaga, na 738 oglądających, ty, no ja nie wiem, czy to rajdowanie to dobry pomysł, zjedzą tam na czacie. No w sumie tutaj nie ma zbyt nas wielu, ja myślę, że powinni zagramy w jakiegoś goticzka w jakimś niedługim, mam nadzieję, czasie, będzie wtedy więcej ludzi, to wtedy zrobimy rajdzika takiego porządnego, no bo jak do wagona wbijać, to już tak wiecie, z wagonnikami takimi wypośnymi, ale w ogóle fajnie wygląda tutaj ten fajnie wygląda tutaj no ten returning na uwagona, ładnie to wygląda, jeszcze chyba z directem jakimś w ogóle, no Może kiedyś, ale to na razie. A właśnie, jeszcze chciałem zobaczyć tutaj te liczniki, czy one się w końcu pojawiły. Widzowie, lajki. O, patrzcie, działa! Holy shit! No way! 105 łapek w górę, dwie w dół tylko. Nieźle. O kurde, zadziałało. Ostatnio nie chciało działać. Patrzcie, jest licznik. Cholera, szkoda, że dopiero na koniec je włączyłem. Będziemy musieli wykorzystać je na kolejnym streamie. Trudno. Ale fajnie. Mega sympatycznie, przyjemnie, wesoło. Dzięki wam, Cwaniaki. Ej, o 21 było 83 oglądających. Zgaduję, że po tym jak zginęła mi cała drużyna i wszyscy zginęli, musiałem przechodzić jeszcze raz całą misję, to w tym momencie najmniej osób, w tym momencie wszyscy wyszli ze streama, bo takie bocenie. Nie no. Spoko, dobry stan transmisji, no to mnie cieszy. Zgubiliśmy 2,5 tysiąca klacek, to jest 1% tylko streama, więc nieźle. Jest 174 łapki w górę, coś nie działa, oj. No to przy okazji możemy sprawdzić, dlaczego nie działa. A to wredne. No, ta strona z dotacjami. Wreszcie Tomasz nie będzie musiał pisać, ile jest łapek. No właśnie, też fajna. Tylko, że coś chyba popsułem. Znaczy, coś jest chyba popsute. Zaraz to spróbuję też naprawić. Może... nie to kliknę. Może coś nie tak. Ale i z tą kamerką. Mówicie też, że wyglądam trochę jak przez lufcik. Może... Nie jestem przeziębiony. Nie czuję się nawet, żebym był chory. U mnie w robocie wszyscy chorzy, także też słabo trochę. Czekajcie. Równowaga bieli to była? Robin chory? O nie, bo się green screen psuje, nie mogę za bardzo. Taki troszeczkę bardziej, chociaż nie, no w sumie bez sensu. Czekajcie, coś takiego? Trochę bardziej? Intensywność kolorów byśmy musieli chyba podbić troszeczkę, tylko że nie wiem, czy intensywność kolorów mi... Co tu się dzieje? Nie mam oczu, mój Boże. O, szary Robin. Nie, bo psuję green screena przez to. Dopóki nie przyjdzie nowy green screen, nie będę za bardzo kombinował z kamerką, wybaczcie. Ale powinien być już, kurczę, no kurde, przecież go zamawiałem w tamtym tygodniu po pierwszym streamie. Adji! Hej, Robin! Cześć! Dzień dobry. Już sprawdzam też to. To jak jeszcze chcecie chwilkę ze mną posiedzieć i mi podtowarzyszyć przy zmienianiu, poczekajcie, włączę może jakąś muzyczkę, żeby nie było. W sumie tematycznie możemy z Robin Hooda rzucić soundtrack, bo mi się bardzo podoba ta muzyka. W ogóle jest mega dobrze zrobiona, solidnie ta muzyka z Robin Hooda. A, i miałem przyciszyć grę, jak jeszcze grałem w grę. Well, oczywiście Robin, jak typowo Robin, no nie? Panel moderatora, finanse, dodatki OBS, komunikaty, liczba polubień, o właśnie. Okej, liczba lajków, edytuj, pobierz automatycznie, wymuś ponownie pobranie linku do wideo, nie jestem robotem. A, chyba muszę wymusić, czekajcie, okej, zobaczymy. Cyk, okej, i to były lajki, tak? Więc teraz skopiuję i zobaczymy lajki. Właściwości. Odśwież przeglądarkę, gdy scena zostanie aktywowana. Tak jest. Ok, zobaczymy. Czy teraz skoczy ilość odpowiednia? Halo. Zobaczmy. Jest! 175 na 3! Ej, to chyba działa! Licznik lajków jest ok. Oczywiście zapiszę zmiany. I licznik subskrypcji już mamy. Licznik widzów to też jest fajne. Też sprawdźmy, wymuśmy ponownie pobranie linku, nie jestem robotem oczywiście, nie wiem po co kapacze tutaj robili, ale spoko, zapisz zmiany, ok, kopiuj i zobaczymy, widzowie, właściwości, kopiuj, odśwież przeglądarkę, gdy scena jest aktywowana, cyk, ok, no, kręci, zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście, siema, Robin, grałeś w Shakes and Widget? Nie grałem, ale bardzo dużo mnie ludzi zachęcało, no i zobacz, 43 osoby, ej, działa chyba, bo nawet pokazuje takie statystyki, jak są na panelu transmisji na żywo, znaczy, co prawda, oglądający 41 mi pokazuje, a tu 43, więc tak mały rozjazd jest, ale
końcu nie trzeba będzie prosić Tomasza, żeby pisał ile lajków i subów i wszystkiego. I pozostałych moderatorów męczyć też o to. Świetnie, cwaniaki. Także spoko. Wydaje mi się, że 22 już powoli dobija końca. Nasz licznik został wyzerowany, mimo że wasze dotacje pomogły mu troszkę dłużej pochodzić. Będę musiał zweryfikować troszeczkę też tutaj ten czas, że też będę dodawał na przykład pod spodem, że deadline na przykład, no nie, do którego będzie się dało przedłużyć. I dzięki temu też nie będę siedział na przykład. Chociaż moglibyśmy zrobić kiedyś takiego streama, że będę siedział, dopóki licznik wybije 000, ale to bym musiał mieć cały weekend wolny, bo no, jakby się ktoś rozpędził z jakimiś solidnymi dotacjami, to bym mógł się nie wyrobić w czasie. No, ale okej, cwaniaki. Mam nadzieję, że wszystkie dotacje, jakie miały się pojawić, to się pojawiły. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną dzisiaj czas. Sorry za trochę lamienie w Robin Hooda, ale muszę sobie przypomnieć, jak się grało. Gra dzieciństwa, ale mimo wszystko, o, skilla trochę już gdzieś tam w łapce brakuje. Nie wyjdziesz sprzed kompa, wtedy trust me. No właśnie, też mi się tak wydaje, że to jest chyba trochę zły pomysł. Konrad, 96, siema, kurde, sorry, nie widziałem cię wcześniej na czacie, chyba nie przywitałem jak potrzeba. No, taka mroczna muzyka na koniec się włączyła, przerzućmy na coś sympatyczniejszego może. No ta muzyka z tych zamków jest taka niezbyt, ale z głównego menu jest najlepsza. Główne menu jest zawsze spoko. No dobra, cwaniaki. Miło było mi spędzić ten poniedziałek z wami. Mam nadzieję, że miło się również bawiliście. Mówi Robin Skateboard. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że widzimy się na kolejnych streamkach. Oczywiście. Dzięki wam, moi drodzy zieloni towarzysze. Dzięki moi magnaci, moi wspierający za właśnie bycie. Dzięki moderatorom za moderowanie. Mam nadzieję, że też moderatorzy trochę się pobawili na czacie, na streamku, że fajnie było. Oczywiście na kolejnych streamach będzie kontynuacja Robina. Jak najbardziej. Trzeba będzie przejść tą grę calutką. Wiedźmina i innych tytułów również będziemy kontynuować. Będzie Gothic, będzie Robin, będzie Alex, będzie Wiedźmin, będzie wszystko. Tylko właśnie tak jak mówię, musimy internety odpowiednie złapać i naprawdę będzie super. Ja oczywiście załatwiam tą sprawę, także mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu jakoś się ta sytuacja plus minus rozwiąże. A tymczasem miłych snów, trzymajcie się i do kolejnego streama i odcinku. Także trzymajcie się na razie, cześć, pa pa i dajcie znać, jak zobaczycie, że już uciekam. O, i teraz będę mógł włączyć tą scenę, którą chciałem na początku. Będę musiał skorzystać kiedyś z tej sceny właśnie, ale przydałoby się ją też przerobić w sumie. Też coś mi się tak wydaje.